Dzień dobry, witamy w podcaście Zołzy Mówią. Nasz podcast to rozmowy popkulturalne, niekontrolowane, feministyczne, dygresyjne i abstrakcyjne. Między odcinkami możecie nas znaleźć w naszych social mediach. Na Facebooku i na Instagramie omawiamy nowości popkulturalne. Poza tym zawsze możecie pisać do nas na zołzymówią@gmail.com, a na pewno odpowiemy na wasze pytania i sugestie. Zapraszamy na odcinek. No cześć Sylwio. Cześć Konstancja. Powiedz, co tam u ciebie dobrego? Dawno się nie słyszałyśmy. Ja nie wiem, czy to coś dobrego, ale ledwo mówię. Może to będzie słychać, a może nie. Więc zobaczymy. No, przyszła jesień, więc trudno nie być przeziębionym. Tak, więc bardzo was wszystkich przepraszam, jeśli będę tutaj wydawać dziwne odgłosy po mojej stronie. Bo postaram się wszystko wyciszyć, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak coś, to jesteście uprzedzeni. A co tam u ciebie popkulturalnie, poza tematem odcinka? Masz coś do dodania? A popkulturalnie to ci powiem, że jestem wkurzona, bo miałam iść na Kopciuszka, na musical, do teatru i zachorowałam, więc nie poszłam. I bardzo się cieszę, że miałam kupon na bilet i nie musiałam płacić, bo bym chyba dostała ciężkie nerwice, jakbym zapłaciła pieniądze za to i nie poszła. No, zdecydowanie. No, ale bardziej jestem wkurzona, dlatego że strasznie mi zależało na to, żeby pójść, bo odkryłam niedawno Kopciuszka musicalowego i mam takie, Boże, najlepszy retelling Kopciuszka ever, ale o tym powiemy w następnym odcinku. Tak, dokładnie, o Kopciuszku będziemy dużo mówić w następnym odcinku. Ja w sumie też idę w niedzielę do teatru, ale to tak też trochę z przypadku. A na co idziesz? Spektakl się nazywa Sceny niemalże małżeńskie i to jest jakiś komediodramat. Jedyne, co wiem więcej o tym spektaklu, to, że główną rolę męską gra Grzegorz Damiński, który mi się bardzo podoba, więc jakby... Okej. Okay. Tak, nie oceniajcie moich dead issues, chociaż możecie po odcinku z Matsem Mikkelsenem, więc jakby... A tak to poza tym, to staram się nadrabiać wszystkie milion polskich filmów, które wyszły ostatnio i w sumie właśnie wróciłam z... Żeby nie było śladów. Jestem tak zmęczona po prostu tym filmem. Ej, po to polskie kino to jest ciężkie, powiem ci. No... Ja to przeważnie jestem zmęczona po polskich filmach albo zniesmaczona. Czasami bof. Znaczy, wiesz co, no mają bardzo dużo. Ja byłam na takiej fali zwyżkowej, bo bardzo mi się podobał Hater w zeszłym roku, bardzo mi się podobało Prime Time, które widziałam w tym roku, a... To jest taka 3-godzinna kobyła o złym aparacie opresji w PRL-u i to jest bardzo ważny temat. Jest bardzo fajnie zrobiony. To jest temat, który już był milion razy wałkowany też, wiesz, nie? Do współczesnych czasów. Tylko no... To jest reżysera Ostatniej rodziny, która mi się super podobała i była takim filmem, który był dynamiczny w tej całej swojej historii, a tutaj to było po prostu takie odlinijki, scena po scenie, niektóre wątki, po prostu nie wiem, ja nie rozumiałam motywacji niektórych bohaterów i to było takie, to było bardzo widać, że to jest ekranizacja reportażu, a nie fabuły, no bo... To jest, wiesz, na faktach, nie na podstawie reportażu. Mhm. Więc to było strasznie widać i mam takie... czy nie możemy wysyłać do Akademii Oscarowej jakichś takich trochę bardziej świeższych filmów? Wiesz co, rozmawiałam dzisiaj z koleżanką odnośnie ogólnie popkultury polskiej i amerykańskiej, tak porównując. Doszliśmy do wniosku, że w popkulturze amerykańskiej, w ogóle w kulturze amerykańskiej, bardzo jesteśmy... wręcz zazdrosne o to, jak Amerykanie celebrują to, że są Amerykanami. To, że ten kraj jest dla nich ważny. To, że tam to jest duma być Amerykaninem, tak? W Ameryce. A w Polsce tego nie ma. Absolutnie tego nie ma. I to jest coś, czego mi osobiście brakuje. A z drugiej strony, kiedy są jakieś próby, na przykład w filmach, żeby to pokazać w taki sposób właśnie, że duma czy coś, to jest robione aż przesadnie. I wtedy... to sprawia wrażenie takiego sztucznego i no nie wiem, ja to tak odbieram przynajmniej i jakby no to jest coś, czego mi brakuje w Polsce. Wiesz co, nawet nie chodzi mi troszeczkę o to, tylko chodzi mi o to, że ostatnie kilka rozdań nagród, jeśli chodzi o film nieanglojęzyczny, to nie były takie filmy, których wiesz, no ostatnim takim filmem z biczowaniem się historią to chyba był Syn Szałwa, który był chyba, nie wiem, z 6 lat temu. Ale tak, no w zeszłym roku wygrało Another Round, wcześniej Parasite, wcześniej Roma. Każdy z tych filmów opowiadał, wiesz, o problemach klasowych, ale w takim jakimś ciekawy sposób. No może nie Another Round opowiadał o czymś innym, ale Roma i Parasite no miały na siebie jakiś pomysł, a nie to, co my wysyłamy. Znaczy Zimna Wojna była super, bo też miała na siebie pomysł, ale po prostu no nie. Jakby, czemu nie wysyłamy filmów, które odniosły za granicą sukces? Czemu rok temu nie wysłaliśmy Hejtera, a w tym roku Prime Time? Halo,
Halo, co jest z nami nie tak? A wiesz co, no Polacy po prostu lubują się w tym, żeby pokazywać, jacy to są pokrzywdzeni ogólnie. I te wszystkie filmy są przeważnie o tym, że ludzie są pokrzywdzeni, że Polska jest pokrzywdzona, że w ogóle żałujcie. Ach, dobra. Nie, już przeżyłam 3 godziny tego filmu. On miał taki sam metraż jak Bond. O mój Boże. I to, Jezus Maria, po prostu, no, ostatnie 2 filmy, na których byłam w kinie, trwały ponad 3 godziny. Potrzebuję odpoczynku. Mniej nowy Bond zajebisty. Był o tym post, więc zapraszam na naszego Facebooka bądź Instagrama. A tymczasem przejdźmy do tematu odcinka. Postanowiłyśmy dzisiaj porozmawiać na temat, który Klaudii nie interesuje, dlatego jej tu nie ma. I dała nam swoje błogosławieństwo, że możemy o nim rozmawiać. Czyli porozmawiajmy sobie o ostatnich Marvelkach. Głównie o What If, tak. Ale też o tym, jak odebrałyśmy Czarną Wdowę i Shang-Chi. I co sądzimy o trailerach przyszłych produkcji. Już rozmawiałyśmy troszeczkę we dwie o Falconie, który Klaudię nie obchodził, więc fajnie, że możemy znowu sobie pogadać we dwie o tym, co Klaudii nie obchodzi. Pozdrawiam cię, Klaudia, i tak pewnie tego nie przesłuchasz. Na pewno tego nie przesłucha. Powiedz mi, bo no bo w sumie ta nowa faza, wróciliśmy do kin po pandemii, w końcu nowy Marvel w kinach. Ty nie byłaś na Black Widow w kinach, ale powiedz, bo nadrobiłaś, jak ci się podobało. Tak, wczoraj wreszcie mi się udało, dlatego że ja byłam uparta, stwierdziłam, że skoro nie widziałam tego w kinie, to nie będę Disneyowi płacić za to, żeby obejrzeć to w tym płatnym czasie na Disney+, więc czekałam uparcie, aż się będzie bezpłatnie i bezpłatnie było od przedwczoraj, więc wczoraj udało mi się wreszcie obejrzeć. I dla mnie to jest film, który jakby nie będę oryginalna, powinniśmy go dostać przed Infinity War. Absolutnie nie będę oryginalna, no bo on jest czasowo ustanowiony w tym czasie i być może nie byłoby takiego problemu z tym filmem, że dostajemy go jakby niechronologicznie, no bo nie wszystkie filmy dostawaliśmy chronologicznie do tej pory, tak? Chociaż od pewnego momentu raczej tak. Ale problemem jest to, że wiemy, co się stanie z postacią Scarlett Johansson. I jakby to... Ja nie jestem człowiekiem, który ma problemy ze spoilerami. Nigdy w życiu nie miałam problemów ze spoilerami. Wszystkie książki zawsze zaczynałam czytać od ostatniego rozdziału. Ale to popsuło mi to, że wiem, co się stanie z Czarną Wdową. Popsuło mi trochę jakby radość oglądania tego, no bo wiedziałam, co będzie na końcu i do czego to prowadzi. To jest takie trochę smutne, no, bo ten film nie wstrzelił się w termin, w którym powinien wyjść. Nie, to problem z timingiem, z wyjściem tego filmu, no jeszcze to przekładanie przez tą pandemię. Już mogli to naprawdę puścić na tym Disney+, no ale no wiadomo, no teraz Scarlett miała całą dramę o to, że w ogóle to było puszczone na Disney+, a nie tylko w kinach, więc ja rozumiem, że to było jakieś tam wyższe do tego stopnia, że on przestał być dostępny za pieniądze na Disney+, bo ja go chciałam obejrzeć w zeszłym tygodniu, złamałam się i stwierdziłam, że no kurde, nagrywam odcinek, to może wypadałoby go obejrzeć i patrzę, że będzie dostępny dopiero 2 dni przed nagraniem, myślę sobie, kurde, no nie zdążę go obejrzeć, no bez kitu. Mam tyle rzeczy zaplanowanych, że absolutnie jest 90% szans, że go nie zdążę obejrzeć. I chciałam za niego zapłacić. I się okazało, że no nie ma takiej możliwości. Już jest dostępny jest tylko trailer. Mówię, i dla mnie ten film ostatecznie, tak z perspektywy czasu, to mam takie, no okej. Okay. No to był fajny film, ale byłby lepszy, gdyby wyszedł przed Infinity War. Ale teraz ja rozumiem, że oni go wypuścili po to, żeby w sumie w jednym celu, żeby wprowadzić Florence Pugh jako nową Black Widow. No i super, bo Jelena jest absolutnie, kurwa, super. I to jest ej, one w ogóle mają świetny vibe za sobą. Uważam, że super wyszła ta jako, wiesz, jako ich para. Tak, ta relacja, w ogóle ta dynamika między nimi była fantastyczna. Zresztą one mają w ogóle jako aktorki też świetną dynamikę między sobą i to było bardzo widać jeszcze przed pandemią na Comic-Conie, gdzie oni już trochę promowali wtedy ten film. Ale no, Florence jest absolutnie cudowna i ja się tak bardzo cieszę, że Marvel ją sobie zaklepał i że w kolejnym milionie produkcji. Nie mogę się doczekać. To jest najlepsza rzecz z tego filmu. To jest jedyna rzecz, którą ja naprawdę wspominam z serduszkiem do tego filmu. Ja mam problem z tym filmem taki, że nie rozumiem motywacji niektórych, nie rozumiem decyzji podjętych przez bohaterów niektórych i na przykład wydostanie z więzienia tego, Jezu, jak on się nazywał? Red Guardian. Właśnie. To powiem ci, że absolutnie było po
po nic. Poza tym, że ta scena była... postać, w ogóle tak, po co była ta postać? Poza tym, że ta scena z tą lawiną była fajna, to generalnie, sorry, spoilerowe to jest omówienie wszystkiego. Poza tym, że ta scena z lawiną była fajna, to absolutnie nie było tam nic ciekawego w tej scenie i absolutnie ona jest po nic i w ogóle ta postać jest totalnie po nic w całym filmie. Masakra, w ogóle ja miałam taki problem. Ta postać mnie tak cringe'owała. To było jak oglądanie, wiesz, najebanego tak, starego na weselu. Tak! Masakra! Ja to pierdykam. On był tak irytujący i to jest dokładnie ten sam case, który jest Thorem w Endgame, że bierzesz postać, która jest tragiczna i robisz z niej kurwa żart. Tak. I to taki żart z pierdzeniem w tle de facto. To. No to jest tak ordynarne. Łysy z Marvela, bardzo polecam tego użytkownika, fajnie to podsumował, że gdyby on zginął na tym lotnisku, kiedy, wiesz, kończą tą misję i on, wiesz, oddaje te córki w rękę rządu, tak, etc. Gdyby on wtedy zginął na tym lotnisku, to miałoby większy, wiesz, payoff dla sprawy i dla tych bohaterek, niż nawet, wiesz, one miałyby inną relację z tymi wspomnieniami, które miały z nim. A nie... Miałyby też, wiesz, mocniejszą motywację do tych wszystkich dokładnie, rzeczy, które potem a nie takie, robiły, wiesz, wyciąganie go na siłę. Nie, dla mnie po prostu to było tak męczące. Tak samo nie rozumiałam trochę relacji właśnie z tego bohatera z tą... Z Meliną, ale z kolei Rachel Walsh była super. Woda jest mokra, nie? Jest zawsze świetna. Ten film miał momenty, co mi się nie podoba, ponieważ ja akurat o Taskmasterze na przykład nie czytałam żadnego komiksu, to postanowiłam zrobić to, co robię zawsze, czyli research. No i sobie trochę poczytałam o Taskmasterze i potem patrzę, a oni zrobili gender swap i w ogóle pozmieniali rzeczy i w ogóle co. I miałam takie, no okej, podoba mi się ta postać w tym filmie, ale jest totalnie nie tą postacią, która była w komiksach. Tej postaci nie ma w tym filmie. I to jest taka... Dali ta postać jest MacGuffinem. Dali tylko imię i dali tarczę, to wszystko. No i wiesz, nawet te pojedynki z Taskmasterem... Nie, myślałam, ja liczyłam na coś więcej. Ja w sumie też zdając... nie znam, wiesz, Lora z Taskmastera. No ja go spotkałam się z nim tylko w grze w Spider-Manie na PS4, więc jakby tyle wiem o tej postaci, więc gender swap mnie jakoś tam specjalnie nie martwił. Bardziej mnie martwiło to, że tam nie ma w ogóle za tą bohaterką absolutnie tak, żadnej nic, historii, nie? Wiesz? Historia nic. Jest taka, no zabiłam ci córkę. No nie, nie zabiłaś mi córki. Halo, jest teraz Taskmasterem. Co? I wiesz, i generalnie liczyłam też na to, bo Taskmaster jest tym mimikrem, tak? Czyli potrafi idealnie odwzorowywać wszystkie ruchy i tak dalej, więc jakby liczyłam na to, że te bójki z Taskmasterem będą były słabe i generalnie nie, absolutnie ten wątek do mnie totalnie nie przemówił. Ja też miałam taki straszny właśnie problem z Taskmasterem, dlatego że te walki nie były ekscytujące. Kompletnie, to jakby... były takie płaskie. Ja nie wiem, kto im tą choreografię wymyślał. Dla mnie to było takie... W tym samym roku dostaliśmy dosłownie, wiesz, chwilę wcześniej to Falcon i Winter Soldier. Tak. Które... Jezus Maria, wyglądało przepięknie. W każdym kadrze, jak w każdej bijatyce, to wszystko działało, było super wyreżyserowane. Nie było tego cholernego slow motion, czemu wszyscy kręcą to wszystko w slow motion. Nie. Jakby, halo, można bez, nie? I to działa, po prostu zróbcie dobrą choreografię. Ale... po prostu wizualnie nawet ta Black Widow nie wyglądała tak dobrze, jak powinna. No, czy nie wiem, no tak, taka biedna kuzynka, sorry. Fajnie, że zrobili przesłanie, żeby ten patriarchat upadł i sobie głupi ryj rozwalił, ale no niestety, no. Jakby sam w sobie to... Ja też mam tak, że... Ja jestem w stanie bardzo bronić Kapitan Marvel, mimo że to nie jest jakiś super film i że to jest kolejna jedynka Marvela. Tak, to jest taki i że też jest taki trochę łopatologiczny, ale jestem w stanie, wiesz, wyjść, podnieść rękawice i bronić tego filmu. Nie, z Black Widow tego nie potrafię. Naprawdę. Naprawdę nie potrafię bronić tego filmu. Wiesz co, no mi się wydaje, że właśnie dużo straciła na tym, żeby wyszła nie w odpowiednim momencie, bo gdyby wyszła w odpowiednim momencie, to ona byłaby dużo lepiej przyjęta, moim zdaniem, bo na przykład dużo osób, które ja na przykład kojarzę, znam gdzieś tam i byli fanami Black Widow, to no po Endgame mieli takie, no koniec. Już jakby ten film, mimo tego, że byli fanami Black Widow wcześniej, ten film już ich tak nie rajcował. Ten film trochę nikogo, nie? Nam tak, dokładnie. Dlatego ja na niego do kina nawet nie poszłam, bo miałam takie, no jakby nie czuję tego kompletnie, że muszę iść. Nie, no ja poszłam, no bo jednak nowy Marvelek w kinie, nie? Tyle czekaliśmy. Choćby mi dali, wiesz, gówno w złotym papierku, to bym poszła. No. Przypuszczali, jakby mi dali Wonder Woman 3, to też byłabym pierwsza na sali po takiej długiej pandemii.
Za to kompletnie nie wiedziałam, o czym będzie Shang-Chi, dlatego że w ogóle nawet nie widziałam trailera, bo stwierdziłam, że nie znam postaci, nie wiem, rzucam się na głęboką wodę, zobaczymy, co będzie. I wyszłam totalnie zakochana z kina i w ogóle poleciałam na to do kina, nie? Zaraz w pierwszej kolejności. Ja też kompletnie w ogóle nie znałam tej postaci, ja tylko wiedziałam, jaki będzie casting i wiedziałam, jak mniej więcej, o czym będzie film, bo oglądałam panel na Comic-Conie, gdzie w ogóle Simu Liu był tam 3 dni po tym, jak mu powiedzieli, że hej, ziomek, masz rolę, nie? On był chyba po tygodniu castingów i oni mu powiedzieli, tak, super, masz rolę i lecisz z nami na San Diego na Comic-Con. I on tak wyszedł i miał takie siema, jeszcze nie wiem, co się dzieje. No, to było absolutnie urocze. Polecam bardzo ten panel, wrzucimy go gdzieś na dole w linku, ale tak to no ja po prostu oglądałam wszystkie zwiastuny i ludzie tak pisali, że o, ten marketing jest taki słaby i coś tam. A ja miałam takie, nie, Boże, dajcie mi to. Znaczy ja, wiesz co, przestałam oglądać trailery do... znaczy, wiesz, od czasu czasem oglądam, tak? Teraz na przykład do Hawkeye'a oglądałam. Zaraz do tego przejdziemy. Ale nie oglądałam do Shang-Chi ani jednego i generalnie jak ludzie mówi, że słabe, to ja miałam takie, ej, ale to jest kurwa Marvel. Oni co innego dają w trailerach, a co innego jest w filmie. Jakby nie wierzę im do końca. Ale trailery do Captain Marvel też były fatalne. Kampania reklamowa do Captain Marvel była położona kompletnie, po czym film zarobił kosmiczne pieniądze. Tak, to prawda. Zresztą Shang-Chi tak samo. Dokładnie tak. Znaczy, no Shang-Chi mnie kupuje, bo ma smoka, nie? Więc generalnie już ma, jestem na wstępie kupiona. Nie, ja tylko jak już nie rozmawiajmy o azjatyckim kontekście, znaczy w sensie jak ten film jest odbierany w Chinach, bo to jest bardzo długi i głęboki temat. Na Twitterze pisała o tym Weronika Tuszczyńska, odsyłam tam, ale jeśli chodzi o to, że na przykład wypowiedziano się, że w Chinach jest niewielki hype na ten film, ponieważ aktorzy grający główne role, czyli Awkwafina i Simu Liu, nie są atrakcyjni. Tak, są za brzydcy. A ja oglądałam te zwiastuny i miałam takie, okej, ja mam bardzo zamerykanizowaną wizję na popkulturę, ale ten koleś jest kurwa śliczny. No, jest... znaczy, ja też to słyszałam, te zarzuty, bo ja nie siedzę na Twitterze, więc ja nie jestem generalnie w temacie, jakie są jakieś plotki na ten temat, ale słyszałam ten zarzut, że Simu Liu jest za brzydki i miałam takie, co kurwa? Takie lekkie osłabienie w tym temacie. Ja wiem, no to jest właśnie nasze amerykańskie spojrzenie. No, pewnie tak. Ale... jeszcze Awkwafina, po prostu ja tak kocham tą dziewczynę, tak. Że jak ja usłyszałam, że ona będzie grała jedną z głównych ról, to miałam takie... Ale w ogóle podobało mi się tak strasznie, że ona teoretycznie, wedle wszelkich prawideł filmowych, powinna być takim heheszkowym high sidekickiem, a nie była. To mi się tak podobało. Ja się właśnie bardzo bałam, że oni z niej zrobią albo po pierwszej scenie u babci, ja byłam pewna, że zrobią z niej love interest, że on tam będzie jakiś, wiesz, dramat, że on się w niej kocha, ale Boże, nie wiem, jak jej to powiedzieć. Ale na szczęście odeszliśmy już od love interest w Marvelu. A potem się bałam z kolei, że ona będzie właśnie takim heheszkowym sidekickiem, któremu trzeba wszystko tłumaczyć. Ale nie. Na szczęście pojawiła się inna heheszkowa postać w późniejszym etapie tego filmu, którą ja bym chciała zapomnieć, że film była. Ale... Nie, mnie rozbawiło, o co ci chodzi. Mnie to bawiło. Miałam na to takie wywalone, że miałam takie, o, on, tu. Okej. Okay. Nie, no Ben Kingsley jest wspaniałym aktorem, ale ja po prostu nie byłam w stanie znieść tego wątku. Czy no wiesz, to on był tam trochę wciśnięty na siłę, na zasadzie połączmy to z innymi filmami, tak? Bo tak naprawdę tam nie było za wiele, poza post-credit scene, tam nie było za wiele łączenia, tam w ogóle chyba nie było żadnego więcej połączenia, tylko ten Ben Kingsley, nie? Nie, nie było. No, więc no, generalnie, Wong, 3 sekundy. Ale generalnie... No, ale to generalnie zrobili w ten sposób, żeby to połączyć, tak? Żeby ludzie jednak wiedzieli, że to jest dalej to samo uniwersum, tak moim zdaniem. Bo ja poszłam w ogóle na Shang-Chi i poszłam sama, ponieważ jakoś wyjeżdżałam. Nie mogłam iść w weekend z moimi znajomymi, więc poszłam sobie sama w piątek w ogóle na jakąś 14 na jeden z pierwszych seansów. I tak oglądałam ten wstęp, już mówię ten wstęp, w sensie jak zaczynamy obserwować głównego bohatera i Awkwafinę, jak oni tam sobie się widują ze znajomymi i tak dalej, chodzą na karaoke. I ja miałam taki straszny vibe do oglądania Nora from Queens, co jest serialem Awkwafiny, o trochę jej byciu Asian American mieszkanką Nowego Jorku. Okay. Miałam straszny vibe do tego, a później jak właśnie była ta scena, jak on przychodzi właśnie do jej rodziny i wiesz, jest ta scena, jak on zdejmuje buty, jak on rozmawia z babcią, która trochę mówi po chińsku, trochę mówi po angielsku, to była, miałam taki vibe z kolei Kłamstewka, który jest jednym z moich ukochanych filmów. Tak, słyszałam, ja w ogóle Kłamstewka jeszcze nie widziałam, mam go na liście, ale ciągle to ja go nie widziałam. Tak urocze. I słyszałam, że właśnie dużo ludzi mówiło, że w tym momencie miało takie właśnie kojarzenia z Kłamstewkiem. Widać naprawdę, że reżyser
kuma to, co robi. Tak samo zresztą było przy Black Panther, że wzięli reżysera, który no wie, na co się pisze. I tutaj też tak strasznie było fajnie zobrazowana ta kultura. I absolutnie, no jednak to, co mówiłyśmy przy Black Widow, że tamte sceny walki nie wyglądały za dobrze. A tu? Ale scena w autobusie. Tak, Boże, Boże, najlepsze na świecie. Generalnie to, co potem słuchałam różnych omówień, dalej nie widziałam trailera, że ponoć w trailerze jest ona mocno skrócona, więc, no jest, więc jeżeli no ktoś się sugeruje tym, co było w trailerze, to nie, idźcie i obejrzyjcie film, jeżeli jeszcze macie możliwość. My teraz z Klaudią bardzo przeżywamy ponownie, znaczy ja przeżywam ponownie Klaudia po raz pierwszy Cyberpunka, więc cała ta scena z kolei później w Hongkongu, walki w tym rusztowaniu i przy tych neonach, to po prostu ja miałam vibe do jednego momentu Cyberpunka, że miałam tylko takie, Boże, to jest najlepszy film w tym roku. Ale wiesz, bo to jest fajne, bo takie odwołanie, które nie jest bezpośrednie, ale które się kojarzy, to moim zdaniem jest super zrobiona rzecz, dlatego że, no wiesz, jak masz bezpośrednie odwołanie, to ci zaraz powiedzą, Boże, wszystko na jedno kopyto, ale jak masz takie odwołanie, które nie jest bezpośrednie, ale się bardzo kojarzy, to moim zdaniem jest bardzo inteligentne wykorzystanie popkultury, tak? Tak, ale wiesz, nawet ta walka na tym budynku, to tam chyba ktoś zauważył, że to było nawiązanie do Godzin Szczytu, czy do czegoś takiego? Nie pamiętam do jakiego filmu. Jednego z tych takich kultowych. Być może. I których nie widziałam. Ja też. Ale ja po prostu oglądałam ten film w 2D, ponieważ musiałam iść na ten film, na tą konkretną godzinę i nie miałam tutaj żadnego wyboru. Ja tylko oglądałam tą scenę, jak oni walczą na tym rusztowaniu i miałam tylko takie, Jezu, jak ja pójdę do IMAX, to się zeżygam z moim po prostu lękiem wysokości. Ona była tak dobrze nakręcona. No, tam było. Strasznie mi się podobały zdjęcia właśnie na tej scenie, w tej scenie. Bo tam mimo tego, że było ciemno, to te neony i te właśnie światła z dołu, które tam, że ludzie jeżdżą autami, że coś tam się dzieje na dole, to moim zdaniem dawało dostatecznie dużo, jakby było widać. Nie był to ostatni odcinek Gry o Tron. No nie, zdecydowanie. Ale też mi się strasznie podobało to, co zrobili. Trochę miałam, za pierwszym razem jak to oglądałam, to trochę tutaj był mój zarzut, że tej postaci jest za mało, czyli siostry głównego bohatera. Ale no liczę na to, że to rozbudują. W ogóle to jest debiutantka, to był tak, taki szok. Ja też właśnie później doczytałam, że to jest debiutantka i miałam takie, co? Serio? W ogóle nie widać tego po niej, naprawdę. To jakby ona jakieś sztuki walki, czy cokolwiek? Nie, ona się wszystkiego uczyła na planie. To dobra aktorka nam rośnie. Okej. No. A i tak, no, nie ukrywajmy, najlepszym aktorem był Mandaryn. W sensie tak, ojciec. Tak. Chociaż ja nie pamiętam nigdy. Ja mam problem z tymi nazwiskami. Powiem ci, za jakiś czas się pewnie nauczę, jak oni się wszyscy nazywają, ale chwilowo jeszcze nie. Powiem ci, że tylko z nim miałam problem tylko w jednym miejscu, pod koniec, jak miał motywację z tymi uwolnieniem tych potworów. W sensie on nie myślał, że to jest uwolnienie potworów. Ale to było takie... To był jedyny moment, kiedy miałam takie, no facet, kurwa, 5000 osób ci mówi, że no nie, a ty się upierasz, że no tak i może byś przez sekundę się zastanowił nad tym, czy oni mogą mieć rację. I tego nie było, absolutnie. On po prostu był, klapki na oczach, idę do przodu, nie? I to trochę mi się... Chociaż z drugiej strony może to się zgrywało z tym, co było na samym początku na jego temat, że właśnie taki twardy, nieugięty i do widzenia, jak coś wymyśli, to koniec. No, myślę, że tak. Wiesz, ja nie mam jakichś tam wielkich problemów z tymi motywacjami tych bohaterów, no to jest film, w którym jest kurwa taki smok, więc jakby... Ej, do smoka z szacunkiem, proszę. Ej, ja się bardzo jaram, nie? Po prostu jak już zobaczyłam zwiastuję, wiesz, tylko cień tego smoka, to miałam takie, Boże, nie spierdolcie tego. Ja widziałam sezon Iron Fista, nie spierdolcie tego. Ludzie się na mnie dziwnie w kinie patrzyli, bo się smok pokazał, ja miałam takie, no serio. I ludzie tak się na mnie patrzyli. Dobrze, że było mało ludzi w kinie. Nie, akurat miałam taki seans, że miałam spoko, bo byli sami zapaleńcy, którzy, wiesz, pierwszy seans, nie? Więc naprawdę było w porządku. Potem już jak jakoś tak z 2 tygodnie później, jak byliśmy w IMAX-ie, no to już trochę tak miałam taki vibe, że część tych ludzi jest tutaj w przypadku. Także ja jak wyszłam z kina, to byłam totalnie zachwycona. Jestem totalnie zakochana. Czekam, jak się pojawi na Disney Plus, bo nie mam czasu, żeby iść do kina, żeby sobie jeszcze milion razy obejrzeć ten film. No, ja czekam tak, że może w święta będzie już na Blu-rayku i że to będzie chyba ten moment, że ja sobie ten film kupię na Blu-rayu, ponieważ tuż przed Shang-Chi chyba powtarzałyśmy sobie Black Panthera, no właśnie na Blu-rayu i miałam takie
Tak, Shang-Chi będzie tym kolejnym filmem, który chcę mieć na Blu-rayu. Bo on jest tak śliczny. Tak. Jezus Maria, jestem zachwycona. Trochę mało było tych magicznych stworzeń, które tam były w tej wiosce. Mm. No bo tak dali nam taki, wiesz, taki sneak peek, że są i koniec. Trochę tego mi brakowało. Ale generalnie, no samo to, że w ogóle nam pokazali, że jest ten taki świat, taki totalnie inny, trochę magiczny, to jest super, moim zdaniem. Mm. A co sądzisz o scenach po napisach? Hotel Kalifornia. Najważniejsze. Okej, bardziej chodziło mi o pojawienie się Carol Danvers, czy cokolwiek. O co ci chodziło? Tak, Hotel Kalifornia to było urocze. Tak, nie, no, ja, wiesz, no połączyli to z całym uniwersum i zobaczymy, co ten Shang-Chi tam namiesza. Jakby wszedł w to. No właśnie tak, witamy w cyrku. Myślę, że Shang-Chi jest takim bohaterem i zresztą postać Aquafiny tak samo, Katie, że oni się bardzo fajnie będą mieli dynamikę z na przykład Hollandem i z tak, może tak być, no. Uważam, że to może być naprawdę, naprawdę fajny, fajny barter. No. Myślę, że tak. No, odnośnie drugiej sceny po napisach, to tak. To ja bardzo czekam na jakąś kontynuację. Nie wiem, nawet już nie pamiętam, co było w której scenie po napisach. Sorry. Była ta siostra Shang-Chi'ego, Julin, ona się chyba nazywała, czy jakoś tak, że ona teraz zarządza tym Ten Rings i że tam trenowały te same dobra. Kobiety praktycznie. Dobra, ona mi się skojarzyła z telefonem Sharon Pan Brokera. Tak. Strasznie. Miałam taki vibe, tak. Że czy to nie było ona. Ja trochę też miałam taki vibe, że okej, okay, skoro Mandaryn nie był tym głównym złym w Falconie, to no, może trochę ona. Pasuje, nie? I że jest kobieta, i taką kobieca organizacja, i więc tu Sharon też jest kobietą, więc wiesz. Ale też gdzieś czytałam komentarz, że te dziewczyny, które trenują właśnie w tym Ten Rings, to mogły być z kolei też uwolnione tak, też wdowy. Tak, też mi się to skojarzyło. To wczoraj, jak widziałam właśnie wdowę, to miałam takie, że kurde, nawet tam ta scena, gdzie te wdowy ćwiczą, bardzo podobna. Mhm, tak, tak, więc też właśnie czytałam, że to może być połączenie też z tym. Też to fajnie. Powiem ci, zaczyna brzmieć ciekawie na przyszłość. Ale do przyszłości dojdziemy teraz, porozmawiajmy może o What Ifach. Tak, tak, bo specjalnie przesunęłyśmy nagrywanie tego odcinka, żeby obejrzeć finał What Ifów. Powiedz mi, jak ci się podobał cały serial, tak ogólnie. Czy to jest to, czego się spodziewałaś? Tak, tak, w dużej mierze to jest to, czego się spodziewałam. Jednak chyba spodziewałam się, że tych What Ifów będzie więcej, zanim będzie, wiesz, konfrontacja. Mhm. Nie wiem, chyba jakoś tak trochę nastawiałam się, że tak, jakaś taka wielka konfrontacja i połączenie będzie dopiero gdzieś, nie wiem, w drugim sezonie. Tutaj, że raczej sobie trochę poskaczam, że tam połączą ewentualnie jeden odcinek z drugim, ale że nie będzie takiego jakiegoś wielkiego, wiesz, Avengers Assemble na samym końcu. W dużej mierze, wiesz co, ciężko mi jest oceniać ten serial jako całość, bo mam takie odcinki, które uważam za wybitne i za najwspanialsze na świecie i mam takie, które uważam za... mach. I ciężko jest mi wypośrodkować moją opinię. A tobie jak się podoba? Ja generalnie spodziewałam się czegoś bardziej. Powiem ci tak, od czwartego odcinka zaczął mi się podobać. Do czwartego odcinka miałam takie... Potem jak przemyślałam sprawę, to drugi też mi się zaczął podobać. Ale pierwszy absolutnie, poza tym, że kocham Peggy Carter, to w sensie tą serialową, to ten pierwszy odcinek mnie zniechęcił tym, że był powtórką z Captain America First Avenger. To było praktycznie przełożenie prawie jeden do jednego. Wiadomo, że nie, no bo tam były jednak jakieś zmiany, ale ogólnie fabuła mówiła o tym samym. To mnie trochę zniechęciło i miałam takie no hello, a czy dacie nam w każdym odcinku po prostu zamienicie postać i będzie to samo? Wiesz co, ja miałam tak, że jak oglądałam ten pierwszy odcinek, to miałam takie no fajne, ale z kolei nie miałam na zasadzie że o, aż tak fajne, że muszę o tym napisać coś u nas na stories. I to był pierwszy serial Marvela, którego nie komentowałam dokładnie. U nas na stories. Bo miałam takie, no, fajne. I tyle jestem w stanie o tym powiedzieć, nie? Jakby... byłam ciekawa, co nam dadzą dalej. Bo to jest odcinek akurat, który był w jakichś tam pierwszych materiałach, wiesz, promocyjnych. I ja wiedziałam, co w nim to będzie. To było w trailerze ale chyba było tak najwięcej o nim, nie? Zaskoczył mnie niczym, no. Jakby to żart, że you need a hand do Bakiego było okay, zabawne, tak. Nie? Powiedzmy, że walnęłam śmiechem. Ale poza tym to miałam takie, okej, okay, dobrze, no, ja też miałam dalej. Takie, że wiesz, kreska jest taka sobie, przynajmniej przy pierwszym odcinku miałam takie odczucie, że to jest taka sobie kreska. Nie jest jakaś
jakaś super, super ekstra. Widziałam lepsze. No później już tak. Później już miałam takie, że wiesz, nie wiem, czy przyzwyczaiłam się do tego, czy co, ale przy pierwszym odcinku miałam takie, mogłoby być lepiej. Co jeszcze miałam takie, że Steve biega w mechu. I hello, w tych czasach mech, to tak trochę śmiesznie. Ej, tam mieli ale, Starka. Okej. Okay. Weźmy na to poprawkę. Ale okej, dobra. Generalnie ten odcinek pierwszy miałam takie wrażenie, że ja miałam dokładnie takie samo wrażenie, jak oglądałam pierwszy raz po prostu tego Kapitana Amerykę. Jak oglądałam tego Kapitana Amerykę, to było po Ironmanach i ja miałam takie, co to już? Już? I nic więcej? Gdzie to jakieś super wybuchy coś? Gdzie? I jakby dopiero jak obejrzałam go drugi, trzeci raz, to miałam takie, teraz lubię go, lubię ten film, tak? I tak samo, dokładnie miałam identycznie takie samo odczucie przy pierwszym odcinku. Wiesz co, no z First Avenger trochę tak jest, że ja też ten film zaczęłam, jak go obejrzałam właśnie pierwszy raz, to obejrzałam go gdzieś na etapie, w którym obejrzałam Iron Many właśnie i miałam takie, dobra, to obejrzyjmy resztę, zanim zacznę oglądać Avengers. I też miałam takie, o, dobra, Kapitan Ciasne Majtki, jak to mówi Klaudia. A potem Chris Evans okazał się hot. To było dużo później, w sensie jak zapuścił brodę, nie? To jakby w tym momencie Chris Evans zaczął być hot. Jeśli chodzi o ten pierwszy odcinek, no to bardzo mi się podobało, że jako Howard Stark wrócił Dominic Cooper. Tak, to było fajne. Bo to jest swoim zdaniem bardzo zmarnowana postać. W serialu był ale... super. Polecam ci. Ja serialu nie oglądałam. Słyszałam takie... Polecam ci ten serial, bo jest naprawdę fajny. Jak Disney Plus wejdzie do Polski. Okay. Bo nie chce mi się szukać jakichś źródeł tego, albo oglądać tego, wiesz, na VPN-ach i się męczyć. Nie, jak będzie legalnie, to pewnie go obejrzę, ale to musi być legalnie, bo nie chce mi się bawić. Stara na to jestem. W każdym razie, jak już będziesz miała możliwość, to polecam ci, bo naprawdę ten serial jest super. No, gdzieś tam go miałam na swojej liście. Pamiętam, że nawet obejrzałam chyba pierwszy odcinek, widziałam na jakimś CDA, czy tudzież innym takim średnio legalnym źródle i mi się podobał, ale stwierdziłam, że jak się mam męczyć z jakimiś reklamami czy czymś takim, to nie, dzięki. I mówię, poczekam, aż będzie na Disneyu, który ma być w przyszłym roku. Oby był. Okej. Okay. No drugi odcinek mi się podobał drugi odcinek dużo bardziej. Miałam też na początku ale taki sam vibe, ja nie że to obiektywna. Jest takie ej, no dali T'Challę zamiast Petera Quilla. Ten początek zwłaszcza, który jest identycznie taki sam i miałam takie znowu coś ten, a później to się rozkręciło i było już lepiej. Właśnie, bo ten odcinek z kolei ja też to oglądałam i miałam takie aha, czyli będzie się nam po prostu dawać, co by było, gdyby ta postać zamieniła się w tą postać, ale później, właśnie jak oni już przylatują na tą stację i tam jest Nebula, która wygląda w ogóle zupełnie inaczej i tam są wszyscy. Jezu, tłumaczenie Thanosowi, dlaczego jego plan nie ma sensu, to było takie boskie, to było cudne. Boże, ja byłam tak zachwycona tym odcinkiem, on mi się tak podobał, tak wiesz, tak trafił idealnie w serduszko, że naprawdę byłam bliska płaczu, myśląc o tym, że to jest ostatnia rola Chadwicka, jaką dostaniemy. No. Znaczy, generalnie wiesz, akcja u kolekcjonera była taka dosyć generyczna. Tam za wiele się nie działo. Mm-hmm. Było taki fanserwis trochę taki, nie? Tak, no tam był mocny fanserwis grany. Ale generalnie mam jeden problem z tym odcinkiem, bo T'Challa został zabrany rodzicom i wychowywał go Yondu. Dokładnie tak jak Petera Quilla. Co się wydarzyło, że T'Challa tak bardzo różni się od Petera Quilla, jeśli chodzi o jego zachowanie później? On jest nadal super zajebiście dobrym człowiekiem. Ja nie mówię, że Peter nie jest, poczekaj, ale... powiem ci. Jakby... Mogę? No, mogę? Dajesz. Jest inteligentny. Z tym się rodzisz. Nie, jakby... ale nie, nadal... Nie, nie do końca mnie to przekonuje. Nie do końca mnie przekonuje, że sama inteligencja sprawi, że człowiek aż tak będzie miał ale inny charakter. Ale też on nie był zabrany jako niemowlę. Ale, on był ale zabrany Peter jako Quill też nie był zabrany jako niemowlę. Tak, z jakiegoś, wiesz, redneckowego półwieczego w Stanach, a nie z, wiesz, super hiper rozwiniętej Wakandy, gdzie on był królem, znaczy przyszłym królem. Więc jakby, no myślę, że nie wiem, trochę mnie podstawy to, trochę mnie to podstawy już tutaj rzutują. Znaczy, takie... Nie, mnie akurat, ja to kupiłam w całą nie wiem, miałam takie, że trochę za bardzo jest dobry jednak, ale może masz rację, nie wiem. Wiesz co, no myślę, że Quill został też zabrany w momencie, w którym doświadczył czegoś strasznie przerażającego, czyli śmierci swojej matki, więc też uważam, że no myślę, że to mogło mieć ogromny wpływ na jego dorastanie i tak dalej, no bo jednak myślę, że T'Challa jakby dorastał z świadomością tego, od czego został zabrany na ziemi, w sensie on wiedział, że jest księciem, nie? Jakby nikt tego przed nim nie ukrywał. A
jednak Peter miał takie, że w sumie to nie mam po co wracać, no. A to T'Challa miał takie, no spoko, mój kraj jest super, to ja może poprawię parę rzeczy w galaktyce, zanim tam wrócę, okay, nie? Okej, T'Challa jest tak dobry, fajne. Że jak go Yondu okłamał, że Wakanda już nie istnieje, to jak się dowiedział, że to nieprawda i że istnieje, to wybaczył mu i miałam takie... Chyba za bardzo. Nie wiem. Może się czepiam. Pewnie tak. Ja pewnie też z kolei bardzo podchodzę, wiesz, osobiście do tego odcinka, bo jednak jestem bardzo emocjonalnie związana z całym lorem Black Panthera i ze stratą Chadwicka i dalej to bardzo przeżywam, więc jakby ja nie jestem w stanie oceniać tego odcinka negatywnie. I tam jednak właśnie zrobili faktyczne to what if, tak, nie? Tak, tak. Że jest to faktycznie. Nie jest po prostu przepisanie tego samego, tylko tutaj faktycznie mamy tą postać w innych okolicznościach. W dodatku zrobili tutaj, że co się wydarzy, jeżeli zamiast Petera Quilla weźmie T'Challę i co się wtedy stanie z Peterem Quillem. To mi się też podobało, że ta jakby druga strona medalu, tak? Nie tylko, że postać na postać, ale też co się stanie z tą postacią, która jakby została wycofana z obiegu, nie? I że zabierze go ego i że rozwalą wszechświat. Tak. Bo takie są, bo takie są przesłanki na końcu tego odcinka. Ale też z kolei do tego motywu wracamy w finale. Tak, tak, tak. Ale dojdziemy do tego. W ogóle jeszcze miałam jedną rzecz, jedno skojarzenie, które mnie rozbawiło na końcu tego drugiego odcinka, jak T'Challa wrócił do Wakandy i tam witał się ze swoimi rodzicami, to miałam takie Rozpłonka wróciła do rodziców. I miałeś takie skojarzenie? Nie. Taka scena bardzo podobna moim zdaniem i miałam takie taka Rozpłonka. Taka słodka, miła scena. Znaczy ta scena była sympatyczna, ale nie mam kompletnie tego vibe'u, bo jakby nie widziałam filmowej Rozpłonki. Ale o tym w następnym odcinku. Dobra, więc ja szczerze mówiąc musiałam sobie właśnie sprawdzić, o czym był trzeci odcinek. Bohaterowie giną znienacka. Tak, pamiętałam o tym, że właśnie bohaterowie giną znienacka i że wszyscy podejrzewają o to Black Widow, a ja miałam takie, okej, ale jaki tam był plot twist? A już dobra, już wiem, tak. Okej. Znaczy generalnie... Musiałam sobie to wygooglować, jakby, więc tyle jestem w stanie powiedzieć o tym odcinku. Z tym odcinkiem mam taki problem, że tam są przedstawione sceny z filmów. Jak ktoś nie zna filmów, to może mieć problem z rozeznaniem się, o co chodzi. Kto po co i dlaczego. Kto będzie oglądał What If, nie znając Marvela. Ludzie, są tacy ludzie, którzy nie oglądają filmów, oglądają kreskówki danego uniwersum. Ale to jest What If, co się wydarzyło w filmach, nie? Nie wiem. To jest, jeden z produkcji Marvela, które moim zdaniem ma najwyższy próg wejścia. Tak, to prawda, bo oni tutaj tak naprawdę nic nie tłumaczą. Takie WandaVision czy Falcon i Winter Soldier możesz sobie włączyć, no jakby wyłapiesz z kontekstu, a tutaj tak nie masz kontekstu. No w każdym razie zgadłam, że Ant-Man, nie zgadłam, że Hank, myślałam, że Scott, tylko nie mogłam dla niego znaleźć motywu i jakby jak się okazało się, że to Hank, to już miałam bardziej takie, znaczy jak okazało się, że Hope, to właściwie Scott też to mógł być. Nie, to ja się domyślałam, że chodzi o ojca, bo ja się domyślałam, że chodzi o Ant-Mana od samego początku. No, bo to takie, mi się też skojarzyło. Bo to było obvious, ale właśnie miałam takie, że nie, że to raczej chodzi o to, że Hope zginęła. Nie wiem, czy ja też nie przeczytałam sobie jakiegoś spoilera do tego odcinka, ale chyba nie. Chyba po prostu jestem taka sprytna. Nie, dobra, żartuję. To po prostu była fabuła, która nie miała jakiegoś tak wielkiego, wiesz, cliffhangera. Chyba totalnie pretekstowa fabuła. Tak. No, był ten odcinek, no. No był, po prostu. Tak. Jest na poziomie totalnie zerowym. Ani nie jest jednym z gorszych dla mnie odcinków, ani jednym z lepszych, tak po prostu, no. Filler taki. No, dokładnie, nie? Taki filler, no, to był totalny, stuprocentowy filler. Natomiast czwarty najlepszy, tak, nie? Po prostu ojej. No, powiem ci, że u mnie jest ciężka walka emocjonalna między czwartym a szóstym. Tak, mam to samo dokładnie. Bardzo, ale czwarty, tak. Jezus Maria, po finale zwłaszcza, czwarty odcinek. Czwarty jest... po prostu jest the best i po prostu... To, co oni ten zrobili w tym odcinku. Ja już generalnie się czaję na to fanko i mam takie, dlaczego Supreme Strange nie jest dostępny normalnie w Polsce, bo ja tak bardzo potrzebuję tego fanko. Oj, jak mi się podobał ten odcinek. Bardzo. Podobało mi się, ja w ogóle lubię takie, wiesz, pętle czasowe, że coś się zapętla i
dzieje się, nawet jeżeli ktoś chcesz coś zmienić, to ci się to nie udaje i zawsze dochodzi do tego samego finału. I taka nieuchronność tego i strasznie lubię takie rzeczy. Ja dzisiaj właśnie jak myślałam o co mam do powiedzenia właśnie o moich ulubionych odcinkach i właśnie co mam do powiedzenia o tym odcinku konkretnie, to właśnie też miałam to, że ja tak strasznie lubię motyw pętli czasowej. Strasznie ponownie polecam film, który polecałam już rok temu, czyli Palm Springs, który jest absolutnie genialnie, gryzie ten temat. Jezu, zarąbisty film, polecam. Kocham, widziałam go chyba 6 razy, odkąd go odkryłam rok temu. To jest jeden z moich najbardziej oczekiwanych w ogóle filmów zeszłego roku. Totalnie kocham, on jest tak na wielu, tak totalnie wielu płaszczyznach, nie o pętli czasowej, ale jest cudowny. Strasznie go polecam. Tak. I właśnie tutaj mi się zajebiście podobał ten motyw tego, że Strange tak bardzo, bardzo utknął w tym jednym wydarzeniu w swoim życiu. Czy na początku miałam takie, to jest tak bardzo out of character Strange'a, a potem pomyślałam sobie, że to przecież jest multiversum, więc on pewnie jest, to jest po prostu jakiś inny Strange, więc on nie musi mieć takiego samego charakteru. Też się właśnie nad tym zastanawiałam, że też na początku miałam takie, to jest inny Strange, nie? To jest zupełnie inny Strange, no bo pamiętamy, jak ten Strange traktował tak, Christine. Dokładnie. A tutaj jednak Christine jest dla niego zupełnie inną postacią, więc to jest takie trochę what if Stephen Strange love Christine. Tak, ale strasznie mi się właśnie to podobało, właśnie, że nie zrobili takiego, że hej, znacie tą postać, więc zobaczcie tą postać w innych okolicznościach, tylko zbudowali tą postać tak, na nowo. I myślę, że to jest też ogromna siła tego odcinka, że oni faktycznie napisali tą postać, w sensie napisali tego Strange'a. No i Boże, głos Benedicta Cumberbatcha. Mam jeden problem z tym odcinkiem i to jest tłumaczenie Ancient One, które jest tak bardzo Ancient One, że ja go nie zrozumiałam, więc pewnie będę jeszcze musiała obejrzeć ze 3 razy ten odcinek, zanim połapię się, o co jej kurwa chodziło z tym rozdzielaniem Strange'ów. I no i jakby standardowo walka Strange'a ze Strange'em, to tak średnio moim zdaniem, niepotrzebne to było. Wiesz co, ja akurat z tym odcinkiem miałam tak, że on mi się bardzo dobrze oglądał, on miał bardzo dobre tempo, po czym w finale już miałam takie, dobra, już jestem tak zmęczona tym odcinkiem. Już idźmy już do końca, bo już do brzegu. I też miałam takie, dobra, skończmy już ten festiwal depresji. Był trochę za długi, no to prawda. Mogliby go tam o parę scen skrócić, jakby zrozumieliśmy o co chodzi już przy 3. próbie śmierci Christine, więc jakby. Ale też właśnie rozumiem, że oni bardzo chcieli w ten motyw właśnie tej nieuchronności i bezcelowości jego działań. Podoba mi się, że poszli w horrorowe takie tony. Bardzo mi się to podoba i obawiam się, że tego nam będzie brakowało w Strange'u, bo... Ja nie chcę rozmawiać o nowym Strange'u, bo wyjebali Scotta Derricksona i dalej właśnie mam dlatego o to uważam, że to może nam zaszkodzić właśnie, że to nie będzie takie horrorowe, a mogłoby być. Ten odcinek pokazuje, jak dobry mógłby być Strange, gdyby był horrorowy. Ja nie jestem jakoś specjalnie horrorową dziewczyną i generalnie nie przepadam za horrorami, ale tu, jeżeli myślę o Strange'u, to horrorowy vibe jak najbardziej mi pasuje do niego. Tak, zwłaszcza, że tutaj naprawdę poszliśmy w tak, wiesz, mroczne tony Strange'a. Wiesz, Strange w komiksach już jest dużo mroczniejszą postacią właśnie niż to, co dostaliśmy w filmie do tej pory. I Scott Derrickson na tym ostatnim Comic-Conie, który się odbył, obiecywał nam, że ten, jednak to Multiverse of Madness, to będzie takie, no, totalnie horrorowe. Jak dla mnie mogłoby być, dokładnie w tym samym Scott vibe. Derrickson przestał pracować z Marvelem. No niestety. I mam takie, jest Sam Raimi. Ja też się tego strasznie boję. Ale nie rozmawiamy o tym filmie dzisiaj. Nie dołujmy się. Nie, jak wyjdzie jakiś zwiastun. Nie, porozmawiamy o tym filmie po No Way Home. Okej, a jeśli chodzi o horrorowy vibe, to odcinek 5 się wpisuje. Odcinek 5 był super. Zombie, które były teasowane chyba tak troszeczkę najmocniej od początku. No chyba tak. Powiem ci tak, ten odcinek z kolei jest za krótki. Jest o wiele za krótki. Ja ci powiem, że ja w ogóle nie lubię zombie, jakbyś się jeszcze nie zorientowała. I nie jestem fanką tego odcinka. Ale muszę przyznać, że biorąc pod uwagę, jaki tam jest rating, że to jest PG-13, to odcinek zrobił na mnie duże wrażenie, bo oni się w tańcu tam nie opierdalają z tym gore. I to mi się podobało. No proszę cię, no jestem cały w szaro.
Tak. A wiesz co, podobał mi się ten odcinek zombie, tylko ja miałam taki vibe, że ten odcinek jest naprawdę dla mnie za krótki. To było takie liśnięte tematu, żeby było... Tam było dużo rzeczy wciśniętych w krótkim czasie i to było trochę za bardzo, tak, za szybko tam się działo rzeczy. Za dużo, za szybko się działy właśnie rzeczy. Jestem przyzwyczajona jednak, że historie o zombie się trochę ciągną, więc tutaj miałam takie, fajny filler. Fajny filler, z którego nic nie wynika. Jeszcze na końcu ten zombie Thanos, ja miałam takie... Mnie się podobało... No, mogliście z tego zrobić dwa odcinki. Mnie się podobała Wanda. Znaczy ten motyw właśnie z Visionem broniącym martwej Wandy. No. Był fantastyczny. To mi się najbardziej podobało właśnie. Strasznie mi się podobała ta postać, którą tam wprowadzono, tego typka, który w ogóle się zbujał z nimi wszystkimi. Kurta? Chyba on miał Kurt. Mhm. Który cały czas powtarzał, że Baba Jaga. Tak. Strasznie mi się to podobało. Tego aktora w ogóle dubbingował koleś, który grał teraz Polka Dotmana w Suicide Squad. Nie zwróciłam uwagi. No, ale ja go teraz strasznie stalkuję na Instagramie, bo jest prześliczny, ma prześliczną rodzinę. I właśnie tak zobaczyłam, że ojej, to jest on, ale sympatycznie. No. Podobał mi się Scott. Scott mi się podobał. Znaczy głowa Scotta generalnie. To był fajny motyw. No i Peter był bardzo uroczy w tym odcinku. No i dochodzimy do odcinka 6. Czyli chyba jednego z naszych ulubionych. Tak, naprawdę walczę o palmę pierwszeństwa z czwartym. Mm-hmm. No, Killmonger. Ty powiesz o Killmongerze w tym odcinku. Ja powiem, że ostatnio właśnie powtarzając po raz chyba 16 Black Panther, miałam tylko takie, Michael B. Jordan, ależ cię zmarnowali, chłopie. Ależ cię zmarnowali w tym jednym filmie, jakby... Dostał odkupienie w tym serialu, uważam. Czy ja wiem. W sensie, fajnie, że wyciągnęli go, fajnie, że wyciągnęli tą postać i uważam, że ten odcinek jest tak dobrze napisany. Cały ten plot twist, który jest w tym odcinku, on mi się tak podoba. Tak. Mhm. Jest bardzo inteligentnie zrobiony. Cała ta fabuła jest tak bardzo inteligentny sposób pokręcona. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Mi się właśnie bardzo podobało to, że właśnie oni bardzo dobrze zobrazowali tych dwóch bohaterów, którzy są zupełnie różni, czyli właśnie Starka i Killmongera, a którzy obaj są przy tym piekielnie inteligentni. I uważam, że żadnemu z nich absolutnie nic nie odjęli od tej inteligencji i zestawienie ich wypadło naprawdę fantastycznie. No bo teraz, wiesz, po czasie jestem w stanie stwierdzić, że no, czwarty odcinek był wow, ale szósty chyba właśnie oglądało mi się najlepiej pod względem akcji i tego, co się dzieje tak bardzo dynamicznie tam między tymi bohaterami. Tak, to prawda. No i jakby dostajemy niby, przynajmniej połowa tej historii, to jest niby pierwszy Iron Man, ale nie, ale z twistem. I też dostajemy część historii z Black Panthera, tak? Taką, powiedzmy, też twistowaną dosyć ostro. Podoba mi się, jak bardzo nieoczywisty jest tu Killmonger, że on tak naprawdę, zobacz, on niby ma swoje jakieś tam dość mroczne motywacje, ale z drugiej strony nie do końca. I to nie jest takie biało-czarne. On ma dosyć podobne motywacje do tych, które miał w Black Pantherze. W sensie, on nadal jest tym dzieciakiem, który wychował się w takich samych okolicznościach, w jakich wychował się w filmie, w jakich go znamy, ale tutaj postanowił znaleźć inny sposób do tego celu, do którego dążył też w Black Pantherze. I właśnie bardzo mi się podoba to, jak do tego dążył, jak to jest poprowadzone. Tak, mi też. Także tak, szósty. Jeden z najlepszych. No i tak, Michael B. Jordan, tak. Jakby. I teraz przechodzimy do odcinka, który jest w dolnej granicy moich ulubionych odcinków. W sensie generalnie jest chyba na samym dole listy. O Jezu, to jest tak straszny odcinek. No. I taki niby jest, wiesz, jest taka niby heheszkowa historyjka, która tak naprawdę, popatrz, te wszystkie inne odcinki były w jakimś tam stopniu jakieś takie mroczne, raczej nie były super zabawne i tak dalej. Ta jedna jest tu wprowadzona tak zupełnie z dupy, zupełnie nie wiadomo, o co chodzi i totalnie wybiła mnie totalnie. Tak, ona mi tak nie pasowała do klimatu.
Tak, klimatem jest zupełnie inna. Wiesz co, gdyby ten sezon miał, nie wiem, 15 odcinków i gdyby na te 15 odcinków 4 były tak, wiesz, wrzucone gdzieś tam po środku i były takie mocno heheszkowe, że trochę by to się, wiesz, równoważyło. A tutaj mamy same odcinki, w których ktoś ginie. Dokładnie tak. Same odcinki, w których, wiesz, rozliczamy się ze śmiercią jakiejś postaci albo śmierć jakiejś postaci jest, wiesz, drogą do celu. Po czym mamy tego Thora? I ja miałam taki cringe przez cały ten odcinek. Po tym odcinku, czy to miał być co, zabawny przerywnik? Miał nam zostawić morał, słuchaj, mamy. I to jest takie... Zobacz, ta Jane jest tak bardzo bez wyrazu, że nawet w tym filmie Thor była miała więcej wyrazu. Serio. Jezus ja Maria, pierdolę. Tak. A ja Darcy? Nie sądziłam, że Jane Foster da się napisać gorzej. Pa, da się. Wow. Wow, da się. A Darcy jest tak bardzo niepotrzebna. Nawet nie o to chodzi, że jest wkurzająca czy coś, tylko wytnijcie jej wątek i nic się absolutnie nie zmieni. No Jane nie będzie miała się do kogo z dwa razy odezwać. Wow. I jakby Darcy jest tam tylko dla słabych żartów z Kaczorem Howardem. Tak. Jakby co? I podoba mi się wątek Lokiego, natomiast kompletnie nie widzę logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego, w jaki sposób miałoby dojść do tego, że Loki i Thor się kumplują. Tak. Jakby, podoba mi się to, że się kumplują, podoba mi się ten vibe, bo oni tam, podoba mi się, że ten wątek jest, moim zdaniem, pokazuje to, jaki vibe mają ze sobą Chris Hemsworth i Tom Hiddleston. Tak mi się to skojarzyło, te żarty, to w jaki sposób, wiesz, jak był ten moment, kiedy stalkowałam Hiddlestona, to jakby oglądałam wszystko z nim, tak? I trafiłam na dużo takich właśnie filmików albo jakieś wypowiedzi ich wspólnych, albo ich gdzieś tam, że ktoś ich nagrał gdzieś z daleka i jak oni się wygłupiają, albo coś tam. I to mi się tak bardzo skojarzyło z tym właśnie, jak oni między sobą mają vibe, aktorzy, i ten vibe między Lokim a Thorem w tym odcinku mi się skojarzył tak wybitnie z tym. Ale nie bardzo to mi gra. Powiem ci tak. Pamiętasz, jak rozmawiałyśmy o Falconie i tam jest ta scena gdzieś tam z planu, jak po prostu Stan i Maki się wygłupiają i scenarzysta ma takie, ej, notuj. I to działa w fabule. Tak. Tutaj mamy takie, że okej, notuj, ale to nie działa w fabule. W sensie nie rozumiem, czemu oni mieliby zostać kumplami. W sensie, jeden jest rządnym władzy księciem, drugi jest rządnym władzy księciem, obaj są książętami z zupełnie innych, wrogich sobie. To nawet nie o to chodzi, właśnie wrogich sobie, właśnie o to chodzi, że wrogich sobie. Jak jest lore tego uniwersum? Olbrzym. Jakby żyją w pokoju? I as. Lodowy olbrzym i as. To się nie zgrywa kompletnie, na żadnym poziomie. Niech mi to ktoś rozrysuje, w jakich oni są konotacjach politycznych, bo nie wiem, to jest kurwa Romeo i Julia, że rodzice się nie lubią, a oni się kumplują? Nie wiem. Nie, no nie, czekaj, bo tam było coś, że Odyn oddał dziecko Laufeyowi, więc może to zbudowało porozumienie? Może to zbudowało porozumienie między nimi? Czy coś? Nie wiem, nie na wiem, wakacje nie, do siebie jeździli. Ja nie kumam. Jakby na narty czy coś, nie? Nie, bo naprawdę ja tego nie jestem w stanie pojąć, jak doszło do tego, że oni się ze sobą kumplują. Ja w ogóle mam straszny problem ze wszystkim w tym odcinku. Ze wszystkim. A w ogóle weź mi powiedz, jak to jest, że Freya tyle czasu kurwa leciała, że oni zdążyli posprzątać. No. To tego w ogóle, to już w ogóle przyczynowo-skutkowość czasowa mnie nie... Dlaczego w ogóle nie... Kapitan Marvel mu na końcu jeszcze go, tak, jeszcze go nie jeszcze go kryła. Co? To co? Najpierw... Ja rozumiem, że to miał być odcinek, który jest comic reliefem, ale jakby poprzednie 6 odcinków nie przygotowało mnie na nie, ten comic kompletnie. Relief. Nie, kompletnie. Mój mózg wybuchł i stwierdził, że chyba żart. I zastanawiałam się bardzo poważnie, czy mam dalej oglądać. Serio. Tak mnie to zniesmaczyło. No ja się czułam trochę jak Alex Mayer oglądający tą produkcję i miałam takie nie rozumiem, co ja tu robię ze swoim życiem. No, to mniej więcej nie, tak nie, jak nie ja. Kumam. Ale ja miałam dokładnie to samo, że ja w ogóle bardzo długo się zbierałam do obejrzenia tego odcinka, a potem go obejrzałam i jeszcze dłużej zbierałam się do obejrzenia kolejnego. No, więc właśnie ja właśnie i ostatecznie chyba dwa odcinki finałowe widziałam niemalże w jednym momencie, nie? W sumie finał jest łączony z dwóch. Tak. Finał jest łączony z dwóch i po pierwszym odcinku finału miałam takie, kurwa, co Endgame będzie na końcu?
ponoć dziś można było doczytać sobie, o czym będą odcinki i że ten, że skończy się w cudzysłowie endgame'em. Natomiast ja tego nigdy nie czytałam, wyciągałam wnioski na bieżąco z odcinków i miałam takie, że co? Endgame? To już było? No ale okej. Okay. 8-9 odcinek jest o walce z Ultronem. Co by było, gdyby Ultron był Thanosem? Co by było, gdyby Ultron wygrał, no, nie? No, ale co by było, gdyby Ultron był... Gdyby Ultron był Visionem. Visiono Thanosem, bo miał kamienie, tak? No. W sensie mi się na przykład bardzo podobał ten wstęp do tego odcinka. Tak. Mhm. Bardzo mi się podobała właśnie relacja Clinta i Nataszy. Mhm. Jestem trochę zdzirą na tą relację. Uważam, że ona była naprawdę fajnie zarysowana i fajnie poprowadzona i bardzo mi się też podobała w tym odcinku. Ale z kolei ja też w tym odcinku miałam dużo takich momentów how it should have ended, nie? Jakby... Czy ja generalnie w tym odcinku czułam taką... To jest powód, dla którego ja nie oglądam filmów o zombie, bo ja czuję taką totalną beznadzieję, że takie nic się nie da zrobić. O, starałam do ciebie gry do przyjścia. Takie czuję vibe i taki vibe miałam z tego odcinka. Na zasadzie takiej ja pierdolę, już są tylko te Ultrony i kurwa nikogo więcej nie ma, wszyscy zginęli, wszyscy umarli, ja pierdolę, świat się kończy i generalnie dno. Idę się zakopać, bo już nic więcej nie wiesz. I taka depresja totalna, więc taki miałam vibe po 8 odcinku. Oczywiście, który dał nam cliffhanger, że będzie endgame, więc no. Wiesz co, podobała mi się relacja, no, nie nazwałam tego relacją, ale podobały mi się rozmowy Ultrona i Watchera. Tak, to było ciekawe. To tak. Było fajne, to było takie trochę burzące właśnie tą ustanowioną przez te 6 odcinków, powiedziałabym 7, ale jest odcinek o to, że fabułę. I byłam trochę ciekawa tego finału, ale ostatecznie ten odcinek 7 to dla mnie był takie, aha, dobra, czyli to po prostu jest drugi finał rozbity na 2 tygodnie. Dokładnie. Czego się nie spodziewałam? Znaczy, może nie tyle, że nie spodziewałam, co mi nie pasowało w drużynie Avengers Assemble, tego serialu. Guardians of the Multiverse. Nieważne, jakby ich nazywać. Nie pasował mi tam Thor. Ten Thor mi tam kompletnie nie pasował. On tam był po nic. Co on tam zrobił? Dlaczego dostaliśmy odcinek z Thorem? Po to, żeby Thora wziąć. A nie dostaliśmy odcinka z Gamorą. Nie wiem. Dlaczego? Ja chcę ten odcinek z Gamorą. Dlaczego dostaliśmy Gamorę dopiero w 9 odcinku? Dokładnie. Ja chcę obejrzeć odcinek z Gamorą i Starkiem w kosmosie i mam wyjebane na tego tak, Thora. Jakby, jeszcze siódmy odcinek, dajcie mi Thora nie skrócili do, wiesz, krótkiego wprowadzenia na zasadzie ej, chodź zabij, bo tak. A... No na odwrót powinni to zrobić, nie? Powinni to zrobić na odwrót, jakby to z Gamorą, która pokonała Thanosa, obchodzi mnie, wiesz, dużo bardziej. Tak. To jest rzecz, którą ja chcę obejrzeć. Dlaczego ona jest ze Starkiem w kosmosie? To mnie ciekawi. Dlaczego wykuwają rękawice? Właśnie, to jest interesujące, a nie kurwa tęczący Thor. No, to mnie nie obchodzi. Dokładnie. Także tak, też czuję niedosyt, jeśli chodzi o Gamorę. Natomiast podobało mi się, jak była... Podobała mi się choreografia tych walk i to, jak to było zrobione. I to, jak Peggy przekonała wdowę do siebie, bo były przyjaciółkami w jej uniwersum. I generalnie to mi się podobało. Tak, to było super. Podobała mi się bardzo właśnie relacja wykreowana między Nataszą a Peggy, bo była taka... To się mogło wydarzyć, nie? W sensie to było takie naturalne, że one się dogadają. Tak, dokładnie. Też właśnie kupiłam to, że tym sposobem właśnie Peggy przekonała Nataszę, mimo że to jest inna Natasza. Podobały mi się też właśnie trochę relacje zawiązane w tej drużynie, w sensie no, relacje. Podobało mi się, jak Killmonger się zachował, bo to było takie zgodne z charakterem tej postaci, które dostaliśmy tak, w tym odcinku. Tak, to było bardzo in character. Ja właśnie oglądając to miałam tylko takie, on co no. Wie. No, dokładnie, miałem ten sam vibe, miałem takie, kurwa, on tutaj coś kombinuje. I to było bardzo w jego charakterze, więc też mi się to podobało. No, ale też widziałam dzisiaj mema, że Guardians of the Multiverse, kiedy mają 100% mocy i była cała drużyna, Guardians of the Multiverse, kiedy mają 95% mocy i był sam Strange. Coś w tym jest, trzeba przyznać, coś w tym jest. No bo jakby nie, ten jakby... Strange był tam najsilniejszy, tak? No, tam ten Strange zrobił 3/4 roboty. Tak. I ja bardzo kocham tego Strange'a. Ja bardzo kocham tego Strange'a. I bardzo mi się właśnie też podoba, jak zakończył się cały ten finał uwięzieniem w tej bańce.
której będzie pilnował Strange. Że nie było no. Puf i nie zginęli, tylko zostali uwięzieni. To daje nam możliwość drugiego sezonu. Tak, ale to też była kontynuacja wątków tych bohaterów, w sensie domknięcie wątków tych bohaterów. I to mi się właśnie bardzo podobało w kontekście całości, że trochę to podomykali, że nie zostawili mm-hmm. tego na zasadzie, o, wszyscy dostają happy end, jej, ty dostajesz happy end i ty dostajesz happy end i wszyscy wracamy do swoich timeline'ów i wszyscy żyjemy długo i szczęśliwie. Dokładnie, tak było. Tylko, że faktycznie domknęli jedyne, to jedyne, co tak, ma, to tak czego mam zastrzeżenia, to jest tak trochę, powiedzmy, mam zastrzeżenie do tego, jak wróciła Natasza, że ona no, jakby w swoim świecie została sama, więc powiedziała, że nie chce wracać i została przekierowana do świata, w którym, w cudzysłowie, Natasza zginęła. Jakby i to, mm-hmm. i to mam takie... wiadomo, że Scarlett już nie zagra, tak? No bo sprawa sądowa i tak sprawy już na pewno nie zagra u Disneya, ale... znaczy w Marvelu, ale generalnie to daje taki vibe, że no wdowa wróci. Tak to może odebra. Jak ktoś kompletnie nie wie, wiesz, jak ktoś żyje pod kamieniem i nie wie, że taka sytuacja była, to może to tak odebrać. What if, obstawiam, że ta postać no może, wróci, bo to jest tak. bardzo wdzięczna postać. No patrzmy, w ilu odcinkach była, no. nie? Ale... tak ogólnie, no to wiesz, no jakby w filmach jest nowa wdowa. Siemanara. Czekamy na Florence. Właśnie, nie zapytałam cię o scenę po napisach we wdowie, ale to za chwilkę, jak przejdziemy do przyszłości uniwersum. Ale tak jeszcze to się wiąże. Ten finał. Właśnie mnie się w sumie to podobało, bo ten odcinek nazywa się Co by było, gdyby Watcher złamał swoją przysięgę. I w sumie no złamaniem jego przysięgi jest też chyba... trochę właśnie przekierowanie wdowy do innego uniwersum. Właściwie tak, bo on nie powinien ingerować chyba w ogóle, nie? A tutaj jednak dosyć się zaangażował tak, we wszystko. A nie dość, że ich zebrał, to jeszcze wiesz, ją przekierował gdzieś indziej i w sumie spoko, nie? Dla tej bohaterki to było dla mnie, moim zdaniem spoko, no bo jakby ona straciła wszystkich, więc to było takie... akurat jej się należało, nie? O, jakby. Wdowa jej wreszcie dostała pieniądze. Swoje zadośćuczynienie. Wywalone mam na to, że nie wiem, Thor się strzedł z Jane, bo... jedyne co mnie obchodzi to jak Taika Waititi to gryzie, bo to jest obowiązkowy hashtag. Ale tak, jeśli chodzi o finał, no to podobało mi się właśnie to, co zrobili ze Strange'em. To mnie w sumie najbardziej obchodziło. Tak, Strange, i mój ulubiony. W sumie jestem ciekawa, jak co zrobią, co wymyślą w drugim sezonie, bo już trochę mam nadzieję, że albo zrównoważą te odcinki komediowe do tych odcinków poważnych, albo pójdą niech tylko w te odcinki poważniejsze. No bo to zależy, jaki chyba sobie założą główny plotline, nie? Bo jak no. sobie założą jakiś śmieszkowy, to może będzie więcej śmieszkowych odcinków. No właśnie zobaczymy. Tak, no zobaczymy. No odcinków zaplanowali 18, więc zakładam, że na te kolejne 9 mają już jakiś taki większy pomysł. Więc podsumowując, Sylwia, tak absolutnie podsumowując, czy czekasz na drugi sezon What If? Wiesz co, tak. Biorąc pod uwagę moje ulubione odcinki, czyli 4, 6 i zadziwiająco 2, to uważam, że no dali radę, bo tam tak naprawdę jedyny słaby odcinek to jest 7. Tak naprawdę wszystkie inne odcinki, które są, mają, trzymają poziom, nie są jakieś super, ale trzymają poziom. No, i czekam, co wymyślą dalej, bo ja chcę więcej Strange'a. Powiem ci tak, ja podchodziłam chyba do tego serialu troszeczkę ze złym podejściem. Czyli? W sensie podchodziłam do niego też troszeczkę na zasadzie tego, co mówił Feige na ostatnim Comic-Conie, który się odbył. Czyli, o, wszystko się łączy, wszystko ma znaczenie. O Boże, trochę mnie to zaczyna martwić, że tutaj wszystko się łączy i wszystko ma znaczenie, bo to absolutnie wszystko ale ma znaczenie. W przypadku tego serialu, no takie gówno się łączy, gówno ma znaczenie, nie? Zacznijmy traktować te What Ify jako coś heheszkowego, zabawnego, ja tak oderwanego chciałam, od rzeczywistości. Ale... może nawet nie heheszkowego, ale po prostu no, oderwanego kompletnie od rzeczywistości i spokojnie. I tym sposobem czekam bardzo na drugi sezon. Niech sobie poeksplorują te różne dziwne rzeczy, bo to fajnie żre i fajnie się przy tym bawiłam. Uważam, że powinni trochę pomyśleć nad długością odcinków. W sensie nie standardzować ich do 25 minut, tylko jednak... niektóre zrobić dłuższe, niektóre zrobić krótsze, bo to się momentalnie tak, strasznie żarło. Tak, to prawda. Czy powiem ci, że mnie trochę martwi to, że jednak to się wszystko łączy, bo to nieprawda, że to się nie łączy, bo jak ostatnie 2 odcinki pokazały, jednak się łączy. I przypuszczam, że coś może być... ale to się przypuszczam, łączyło że może być jakieś... w tej jednej zamkniętej okay, ale całości, zobaczymy, nie? Czy to nie będzie miało odbicia w którymś filmie, prawdopodobnie w Multiverse of Madness. Ja przypuszczam, że to może mieć jakieś swoje odbicie. Pele
tych Cowboy Bebop Supreme Stage live action. No więc dajcie mi mówię. To. Ale z drugiej strony trochę mnie męczy to, że tu się wszystko łączy. Bo tak jak wcześniej, w fazach wcześniejszych MCU miałam takie, że o, fajnie, bo to się łączy, ale to się nie łączyło tak chamsko na siłę, to tutaj mam wrażenie, że od tej fazy absolutnie wszystko łączy się ze wszystkim. Serio. Każdy serial, każdy film, każda rzecz, która wychodzi, jest połączona i to jest wszystko jasne, wszystko idzie ku multiversum, tak? Ale z drugiej strony trochę za bardzo, moim zdaniem, łopatą w twarz. Ja bym trochę poczekała właśnie do Multiverse of Madness, no bo jednak ta faza jest zaplanowana na dużo dłużej niż Multiverse of Madness. Multiverse of Madness no nie jest właśnie, wiesz, finałem tej fazy. Zastanawiam, co będzie później, jest tak? Gdzieś tam no w środku. I właśnie jestem bardzo ciekawa, bo może teraz jesteśmy na tym etapie tego budowania multiversum i może po Multiverse of Madness to multiversum się, wiesz, trochę... Może wprowadzą tam jakieś zasady działania, albo je zamkną, albo nie wiadomo, co z nim zrobią. Więc ja bym poczekała do tego filmu, zanim zaczniemy wyrokować na resztę. No bo na razie, no, na razie łączy się łączy bardzo. Ale tak bardzo. Tak, no i no wiadomo, no. It's all connected. Wiesz, Sylwia, powiem ci tak, no gdybyś, nie znając kompletnie Marvela, wiedziała, znała plot Endgame'u i Infinity War z kamieniami, to też byś oglądała wszystkie te filmy na zasadzie, o Jezus Maria, to się wszystko łączy. Dlatego, że ja znam, o Boże święty. Znam ten plot z kamieniami. Jak oglądam... Ale ty to oglądałaś, zanim wyszedł ten plot ale z kamieniami, teraz stara. Jeżeli oglądam, w sensie... a mam taką fazę, że oglądam... Ale teraz oglądasz... Nie. Ja ci mówię, że kompletnie, wiesz, na świeżo. Jesteś osobą, która kompletnie wie nic o Marvelu i znasz tylko to, że będzie o wielki finał za 20 filmów, w których chodzi o te kamienie i Thanosa. To byś od początku miała takie... to się będzie łączyć. Dobra, to jest podbudówka do tego... dobra, to jest podbudówka. No może, ale więc, nie wiem, nie jestem może przekonana. My to może po prostu patrzymy na to już, wiesz, przeżarte przez tą całe trzy fazy, które znaczy, przerobiłyśmy. Wiesz co, jestem teraz w trakcie oglądania filmów po kolei, bo ja mam tak co jakiś czas, że oglądam sobie wszystkie filmy po kolei. Teraz mam dłuższą przerwę, bo nie mam czasu, ale jakiś miesiąc temu zaczęłam oglądać i obejrzałam. Doszłam chyba jestem przed Ultronem. W każdym razie... O, współczuję. W każdym razie nie mam problemów z Ultronem, no jest słabe, ale daję radę. Ja specjalnie wyszukuję rzeczy, jak oglądam to, jak oglądałam, no to nie wiedzie, jak oglądaliśmy na początku, to w ogóle zacznijmy od tego, że w pierwszym Iron Manie, czy tam nawet do Avengers pierwszego, nie było jakichś tam super połączeń między tymi filmami. Jak to nie? Na końcu wchodzi Nick Fury i mówi mu, że chce z nim porozmawiać o Avengers Assemble. No, tak! W scenie po napisach. No tak. Stara, no jak ty mi mówisz, że tam nie ma nawiązań? No, nie są aż takie... Moim zdaniem teraz te nawiązania do multiversum są takie, wiesz, no przychodzą i walą ci łopatą w ryj, no. A tamto to co to było? Nie tak, uwierz mi. No, Nick Fury ci wchodzi i ci mówi o Avengers. Jak to nie jest łopatą w ryj podbudówka pod Avengers? No dobra, to jest podbudówka pod Avengers, jak raz ci wchodzi, ale tutaj masz w każdym, absolutnie każdej produkcji, która wyszła w tej fazie. Bo w scenie po napisach w Avengers masz Thanosa. No masz Thanosa. To jest 15 filmów. No masz Thanosa, ale dla mnie to jest fan, że tam się pokazał Thanos i też go grał Josh Brolin. Tak samo możesz teraz powiedzieć, że o, Shang-Chi ci się łączy ze wszystkim. No czym? Nie, no, Shang-Chi się nie łączy, przepraszam, Shang-Chi się nie łączy. Shang-Chi i chyba Falcon też tak średnio. Więc wiesz, no nie mówmy, że to... już bym powiedziała, że Falcon się bardziej łączy, bo tam mamy postać tej antagonistki, złego Nicka Fury'ego. Valentina? No w sumie Valentine, tak, mamy Valentinę, tak, dobra, to się łączy. No to już się ale bardziej no Shang-Chi nie, Shang-Chi więc... to jest, dla mnie Shang-Chi jest właśnie takim oddechem, bo powiem ci, że od początku, od kiedy jest, może dlatego, że była ta przerwa przez pandemię, ale absolutnie mam takie wrażenie, że każda produkcja, która wyszła w tej fazie, czy serial, czy film, czy cokolwiek, to jest absolutnie takim totalnym, nawet nie podbudówką, tylko to jest takie, wiesz, no, to jest multiversum. Piszą wielkimi literami. To jest multiversum. I mam takie, wiesz,
I ten Shang-Chi był dla mnie takim totalnym oddechem od tego. Bo właśnie mam wrażenie, że to jest przez tą pandemię. Być może. Przez to, że się poprzesuwały premiery i że seriale powychodziły szybciej niż powychodziły filmy. Bo to też miało być trochę tak, że miały powychodzić te filmy, te seriale miały też wychodzić między filmami, a tutaj dostaliśmy 3 seriale i dopiero filmy. Tak, może to dlatego. A 2 seriale w sumie prowadzą do multiversum. Falcon trochę nie. Tak samo jak Black Widow i Shang-Chi nie prowadzą. Eternals nie wiemy, czy będą prowadzić, ale no seriale prowadzą ewidentnie, ale to już na Comic-Conie, ja chyba wrzucę w ogóle cały ten panel Marvela z tego Comic-Conu, bo ciągle do tego nawiązuję. Tam już Feige mówił, że WandaVision i Loki będą się łączyć bezpośrednio z Multiverse of Madness, więc my po prostu myślę, że to wszystko może dostaliśmy tak, w jednym może roku, faktycznie to jest problem, roku, że dostaliśmy wszystko wyszło na raz, tak, i to mamy w tym takie... momencie, dlatego to jest taki, ja czuję pewien przesyt tym multiversum, już trochę zaczynam mieć takie już mech, to już znowu multiversum, ale może faktycznie, bo mówię, no Shang-Chi był dla mnie takim totalnym oddechem i miałam takie super, świeżo, nie ma multiversum. Serio. No właśnie myślę, że gdyby to było rozłożone na te 2 lata, to też byśmy odbierały to troszeczkę inaczej. A teraz po prostu no dostałyśmy tą Wandę, chwilę przerwy i Lokiego i to było niestety, ale trochę za mocno, wiesz, łopatą w no, twarz. No właśnie dlatego może. Może faktycznie, że to wszystko na raz. Zresztą też chyba Wanda miała wyjść zaraz przed Multiverse of Madness. Chyba tak miało być, nie? Że Wanda miała być później. Z tego co pamiętam. Nie, ani Wanda nie miała być pierwsza jednak. Nie, Falcon miał być pierwszy. Bo ja czekałam na Falcona. Strasznie Falcon byłam zawiedziona, że jest Wanda pierwsza. Tak. Tak, Falcon miał być pierwszy, bo do Falcona, ale do Falcona przesunęły się zdjęcia w Czechach, bo był problem z kręceniem w Europie Wschodniej, więc przesunęły się zdjęcia, dlatego wypuścili Wandę wcześniej. I no niestety, no ale no to trochę zamieszało, no niby to wszystko wychodzi, ale to jest takie, że dostaliśmy w sumie 2 filmowe rzeczy, które są poza i dostaliśmy 3 serialowe rzeczy, licząc What If'y, które są z multiversum. A to innego, wiesz, film masz raz, a właśnie tu masz 8 odcinków, tu masz takie przez ileś tam tygodni, tak? I to jest bardziej takie... No to jest dokładnie to. Dobrze, więc przejdźmy sobie do przyszłości Marvelka i porozmawiajmy sobie o nadchodzących produkcjach. Ja cię jeszcze właśnie nie zapytałam w kwestii tego o scenę po napisach w Black Widow. A tak, scena po napisach w Black Widow była... Bo trochę o niej zapomniałam. Bo ona taka była trochę oderwana od całości. Bardziej nawiązywała do tego, co było po Endgame. Ja rozumiem, dlaczego mieli ten film puścić przed Falconem i Winter Soldierem, bo... Właśnie, gdyby oni go puścili przed Falconem, to miałoby zupełnie tak, inny bo to, wydźwięk. Bo to tam dawało troszeczkę inny wydźwięk, gdzie tam, wiesz, przychodzi Valentina i dowiadujemy się tak naprawdę, że Valentina jest po tej drugiej stronie. Ale właśnie, przerwę ci teraz, bo to by kompletnie zmieniło dynamikę, bo w sensie mamy postać kobiecą, która przychodzi do Jeleny i jej mówi: ej, chodź, współpracujmy razem, mam dla ciebie zlecenie na Hawkeye'a. I my mamy takie, ojej, to chodzi o to, co Hawkeye zrobił w tym czasie, wiesz, blipa? Czy o co? Czy ona jest po dobrej stronie, czy po złej stronie? Po czym my najpierw obejrzeliśmy Falcona i my teraz tak mamy takie, ona jest ta zła. Nie, ale generalnie Hawkeye jest jakby osoba, która zabiła Nataszę, tak? Czyli... Ale skąd ona o tym wie? Pytanie jest o tym, skąd ona o tym wie, że Clint i Natasza byli razem wtedy, bo to się działo w kosmosie. To jakby, powiedzmy, że można jakoś tam sobie racjonalnie w międzyczasie wytłumaczyć, ale bardziej myślę, że to byłby taki cliffhanger, gdybyśmy nie znali tej postaci. Gdybyśmy nie wiedzieli, jakie są jej motywacje i dlaczego ona przyszła do Jeleny. I kim ona w ogóle jest. A teraz jak już wiemy, że ona współpracuje z Walkerem, to mamy takie... Jesteś najgorszym ścierwem na tej planecie, miło cię poznać. Nie, to inaczej, odwrotnie, bo wtedy byśmy ją dostali... Najpierw byśmy ją dostali w Wdowie, a potem byśmy ją dostali w Falconie. Właśnie, i w Falconie też inaczej byśmy do inaczej niej podeszli. Podchodzilibyśmy do niej w Falconie. Tak, to miałam na myśli, że cały w Falconie też podchodzilibyśmy do niej na zasadzie, że ej, widzieliśmy tą postać, ona współpracuje z Jeleną, więc ona może jednak nie chce dla Walkera tak źle. No, może coś tam, ale generalnie nie wiem, no to może to by inaczej jednak zadziałało, tak? To by zmieniło trochę nam odbiór paru odcinków, myślę, że Falcona. No, w sumie tak. Generalnie ta scena dziś sprawiła, że dzisiaj napisałam do koleżanki, że no, to namiesza, bo to namiesza. Ciekawa jestem tylko, kiedy to wyjdzie, czy to już wyjdzie w serialu Hawkeye'owym.
czy to wyjdzie później w którymś filmie po prostu? Wiesz co, obstawiam, że możemy przejść do trailera Hawkeye. No bo to się jakby wiąże. Jakie nam dzisiaj piękne segwaye wychodzą. Piękne. Omówmy sobie zwiastun Hawkeye'a. Czekam jak pojebana. Jezus Maria, ja czekałam na ten serial. Ja mówiłam, że ja czekam na ten serial, bo Hailey, bo pieski. Ale dostałam zwiastun, który jest tak bardzo, kurwa, filmem jest tak cudowny. Się prawie płakałam ze szczęścia. Jest tak cudowny, ja już tak czekam, już się nie mogę doczekać po prostu. Serio. Ja też. Ten zwiastun tak mi podbił hype na tą produkcję. Tak, ja wcześniej miałam takie, wiesz, przed zwiastunem miałam takie, no Hawkeye, no okej, okay, no będzie. Będzie to będzie. No. Obejrzę, bo to Marvel, no, wszystko no. Oglądam od Marvela. Ale tu miałam tak, ale po zwiastunie mam taki, Jezus Maria, dajcie mi to już! Ale w ogóle, czy możemy poświęcić sekundę na Steve Rogers musical? O Boże, to jest najlepsza rzecz. Ja chcę to zobaczyć. Niech oni to nagrają. Ja chcę to zobaczyć. Na święta. Błagam. Wszystkie pieniądze świata dam. Ja chcę dam. Zobaczyć Steve Rogers Extended Cut The tak. Musical. Czy cokolwiek. Nie, chociaż jedną piosenkę wypuszczą w ramach promocji. Ej, przepraszam, ale Hamilton wyszedł na Disney Plusie, więc niech Lin-Manuel Miranda i napisze chociaż jedną piosenkę. Proszę. O mój Boże, tak, chcę to zobaczyć. I tańczący Steve Rogers i generalnie tak, starczą. To będzie piękne. We wdzięku. To jest rzecz, której się kompletnie nie to mnie zaskoczyło, ale to jest piękne. Takie, Jezus proszę, Maria. Dajcie mi to. Chcę zobaczyć ten musical. No. I to wszystko się dzieje w święta i to będzie całe takie, że on musi zdążyć do domu na święta. I to jest tak najbardziej tak. Oklepany motyw tak. Ever. Tak czekam. Cudowne. Ja też tak nie mogę czekam. Boże, w ogóle Hailey jest też tak cudowna w tym zwiastunie. To jest kolejny przykład, że fani mają rację, no i niestety ona jest idealną Kate Bishop i no, okazuje się, że jest idealną Kate Bishop. Więc tak. Myślę, że nie mogłybyśmy się nazywać Polkami, gdybyśmy nie porozmawiali jeszcze o Piotrze Adamczyku. Wiesz co, że gdyby mi ktoś nie powiedział, że tam jest Piotr Adamczyk, to ja bym nie wiedziała, że tam jest Piotr Adamczyk. Czy ty byś wiedziała? Ja wiedziałam tylko dlatego, że łysy z Marvela, nie? Ja w ogóle nie wiem, bo gdzieś na to natknęłam i miałam takie, he? Serio? Tam był? Zrobiłam sobie stopkatkę i miałam takie, he? To on? Rozmazane to takie. No kurwa papież. O ja pierdolę, ale to jest taki typowy dresiarz i generalnie ciekawa jestem, czy to będzie miało jakiś dalszy ciąg, czy to będzie tylko pół sceny, tak jak tutaj. Nie, to nie będzie pół sceny, on będzie grał takiego semi-antagonistę, obstawiam w tej serii. Czyli on będzie pracował na zlecenie kogoś większego i to będzie pewnie taki, wiesz, typowy stereotypowy wschodnioeuropejski gangus. O mój Boże! Ta postać jest ustawiona w komiksach, więc nie bijcie mnie, ja nie czytam. Tych komiksów operuje na tym, co wyczytałam u Łysego z Marvela. Ale no Łysy z Marvela wyczaił, że Adamczyk pracował na planie tego serialu już, nie wiem, z pół roku temu. Boże. I on to podał oficjalnie jako pierwszy, nie? To jest w ogóle jego skuperska informacja, że on to wyczaił. No i faktycznie to się potwierdziło i Adamczyk faktycznie będzie grał antagonistę w tym serialu. Jakby for him, nie? Będzie grał kogoś, kto chyba ma nazwisko w ogóle Kowalski albo coś takiego, no, bardziej stereotypowo tak, się właśnie chciałam powiedzieć. Ale jest też chyba tak, powiedzmy, że potwierdzone, że w tym serialu bardzo możliwe, że wróci Vincent D'Onofrio jako Kingpin. O, to fajne. O, no. Ja nie wiem, bo ja nie czytam żadnych doniesień, bo ja nie mam totalnie czasu. No więc ja podrzucę wam w opisie fanpage Łysego z Marvela, który ma też swój podcast, nie wiem, nie słucham go, ale bardzo polecam jego face'a, jest strasznym duniarzem, więc pewnie jeszcze przez najbliższy miesiąc na jego fanpage'u będzie głównie Duna, ale tak to ogólnie, no to on naprawdę jest świetnym skuperem, jeśli chodzi o Marvela i fajnie zbiera informacje i fajnie podsumowuje rzeczy z Marvela, więc jakby polecam tego użytkownika. Umiesz zachęcać, Duna, już biorę. Jak ma podcast, to będę go słuchać, bo podcastów mogę słuchać swobodnie, na czytanie gdzieś tam w sieci rzeczy nie mam czasu, ale podcast mogę słuchać. No to są jakieś takie, wiesz, krótkie informacje, nie? Jakby on nie pisze felietonów w większości, tylko raczej po prostu podaje jakieś informacje, między innymi na przykład teraz ostatnio podał informację, że w Eternals prawdopodobnie będzie Dan Stevens. Tak, słyszałam coś, tak. Ale zostając jeszcze chwilkę przy Hawkeye'u, zanim przejdziemy do Eternals, to jakby nie byłam sobie w stanie wyobrazić tego, że w te święta, w tego grudnia dostanę piękniejszą rzecz niż serial Marvela. Jakby...
Nie, to ja no, nie jestem. No, to tak jak ja mam hype naprawdę poza skalą i generalnie czekam jak powalona na ten serial. Ja bardzo liczę na to, że to będzie taka przyziemna historia, w której wiesz, zwykły facet z łukiem będzie musiał się oglądać tak wygląda to w trailerze. I będą próbowali dożyć do świąt. Dajcie mi to. Czego chcieć więcej, nie? Następnym filmem Marvela, który dostaniemy w kinach, jest Eternals i dostajemy coraz więcej zwiastunów i klipów i featuretów. I jak się nastawiasz? Jak się nastawiam na Eternals? Bardzo się nastawiam na Eternals, bo właśnie ostatnio sobie oglądałam parę razy trailer na zasadzie takiej, kurde, nie pamiętam co było w trailerze, Eternals obejrzę sobie. I sobie obejrzałam i... zapomniałam, że tam jest taka dobra obsada. Boże, trailer Eternals w końcu zaczął lecieć w IMAX-ie. Ja zobaczyłam go teraz w IMAX-ie i miałam takie... Ja nie wiedziałam... Znaczy, ja wiedziałam, że Richard Madden jest pięknym człowiekiem. Może nie, ale... nie wchodźmy w to głębiej, dobra? Skomentowałabym to w pewien bardzo wulgarny sposób, ale się powstrzymam. W każdym razie, no, Eternals, tak, czekam. Czekam, podoba mi się trailer. Mam pewne zastrzeżenia co do CGI tych dziwnych jaszczurów, czy czegoś tam, co tam wychodzi z wody i z czym oni walczą. Teraz ci wiesz. Okej. Ale on ma, wiesz, on ma już doświadczenie w graniu bestii. To było słabe, wiem. O tym porozmawiam w następnym odcinku. O, to było piękne, stara. To ci się udało. Bo jakby plota teraz jest taka, że Dan Stevens będzie grał głównego złego w tym filmie, tak, który pewnie przez 3/4 czasu będzie nosił CGI, więc on tam po prostu będzie podkładał głos. Ale nie ukrywajmy, że ktoś tam to wyskupował, że to najpewniej jest właśnie Dan Stevens. To bardzo niepotwierdzona informacja. Możliwe, że jak tego słuchacie, to już jest potwierdzona albo zdementowana... ale whatever. No, więc ja nie mam problemów z CGI. Jakby zwiastuny zwiastunami, wiadomo, że to podciągną. Tak liczę na to. Ten zwiastun w IMAX-ie wygląda super. Bardzo liczę tutaj na to, że jednak będzie widać rękę Chloe Zhao, która lubi sobie kręcić, wiesz, w dziennym świetle i tak dalej. W każdym razie, no, podoba mi się to, w jaki sposób pokazana jest ta ich magia. Te takie złote tam rzeczy, co się pojawiają, jak oni ruszają rękami i nie tylko rękami. To mi się podoba. Generalnie, nie wiem jak co do kostiumów, nie jestem przekonana. Niby wyglądają fajnie, ale statycznie wyglądają fajnie. Czy będą fajnie wyglądały w ruchu? To tak średnio z tych trailerów. Właśnie strasznie dużo ludzi ma problem z tymi kostiumami, a ja mam takie... Takie bardzo klasyczne są. Takie, wiesz... Wiesz co? Nie ma w tym fantazji. Nie, jeśli chodzi o kostiumy w tym filmie, to ja mam takie... To są tak estetyczne osoby, że jakby oni nosili worek na ziemniaki, to jakby ja byłabym z tym okej, okay, nie? Znaczy nie chodzi mi o to, że są złe, tylko takie są niefantazyjne kompletnie. Jest tak piękna. No są. Nie wiem, oni mają kostiumy? Ja na tym etapie jestem na zasadzie Gemma Chan. A, ona nosi ubrania. Zapewne znaczy, jakieś nosi, wiesz, nie? A propos kostiumów, pewnie w jakichś kolorach. Jeżeli możemy zrobić małą dygresję, to a propos kostiumów, to były jakieś przecieki co do zdjęć Miss Marvel i... No i tam, że z kostiumem i coś im nie grało, to w ogóle nie wiem, o co im chodziło, bo te kostiumy, które widziałam na zdjęciach, były okej. Okay. Więc wiesz, to jest rzecz taka bardzo obiektywna. Znaczy subiektywna. Ale to przecież, jak wyciekło pierwsze zdjęcie Brie Larson w kostiumie Kree, to przecież cała męska część internetu musiała się wypowiedzieć na temat tego, że ona nie ma dupy w tym kostiumie. Jak ona może nie mieć dupy? Jak ona może nosić spodnie, które nie są kurwa obcisłe? Żeńska superbohaterka w nieobcisłym kostiumie? Jak to się Hamstwo kurwa godzi? Mieszczaństwo. No jakby pierwsze to jest zdjęcie z planu, a po drugie, no sorry, ona jest kurwa żołnierzem w tym filmie, więc jakby wow. Nie wiem, jak grasz RPG, ale kobiety się tak nie ubierają naprawdę. No więc jakby zdjęcia z planu, zdjęciami z planu, a Brie Larson jest najpiękniejsza kropka. Wróćmy do Eternals. Ale obsada Eternals też. Tak. No to w ogóle, no wygląda, że to może być ciekawe. Podoba mi się to, że jak tam jest mowa o tym, że mają 7 dni na to, żeby coś zrobić, czyli jest krótki okres czasu, w którym się to będzie wszystko działo. Trochę mnie martwi to. Ale myślę, że też będzie dużo wycieczek do przeszłości. Myślę, że to, że oni mają 7 dni, to jest jedno, ale myślę, że oni będą bardzo uciekać też w to, co jak oni się tam wzięli. Tak, pewnie tak, pewnie tak. Natomiast bardzo mnie martwi to, że tam ta dziewczynka, która gra tą jedną z nich, no to ona
ile minęło czasu od nagrywania? 2 lata? 2 lata, jak mieli zdjęcia robione, nie? Rok na pewno. No tak, 2 lata. 2 lata minęło mniej więcej od tego komikonu promocyjnego. Więc wiesz, to w tym wieku dzieci się zmieniają bardzo szybko i prawdopodobnie już więcej nie będzie mogła zagrać. No bo jak wytłumaczą, że przedwieczna bogini, która się nigdy nie zmienia, nagle się zmieniła. Znaczy, mogą zrobić recasting, tak? Zawsze jakby. Dla mnie to nie jest problem. Sylwia, powiem ci takie jedno magiczne słowo, właściwie 3 litery. CGI. Nie wiem, ale to będzie paskudnie wyglądało. Jak wsadzić Carrie Fisher odmłodzoną do widziałaś Rogue One. Tam, widziałaś tą Carrie Fisher, kurwa, w Rogue One? Tak, i się popłakałam w kinie, bo to było w tym momencie, w którym podali informację. Więc jakby miałam idealny moment na pójście pierwszy raz na Rogue One. Super. Ale ta CGI tam była paskudna. No, przepraszam cię bardzo. No, a chciałam powiedzieć, widziałaś Irlandczyka. Widziałam Irlandczyka. To CGI też było paskudne. Dlatego trochę się boję tej o tą postać. No ale zobaczymy, jak zobaczymy, będzie. Zobaczymy, wiesz co, no jakby tych postaci w Eternals jest bardzo dużo, więc też no nie zakładajmy, ile z tych postaci przeżyje. Bo zakładam, że nie wszystkie. Może założyli z góry, że muszą ją uśmiercić. Też zobaczymy, jaki będzie status quo po Eternals, więc na razie bym się tym nie przejmowała. Tym właśnie bardzo, bardzo mi się podoba, jak są właśnie pokazane moce tych postaci. Mhm. Bardzo mi się podoba Richard Madden. Ale to by się zawsze podobał Richard Madden. Mi się zawsze podoba Richard Madden. A tutaj jeszcze będzie grał skończonego dupka, więc jakby to będzie takie ci mężczyźni, którzy byli zawiedzeni z seansem Shang-Chi, gdzie główny bohater jest nice guy'em, tutaj myślę, że będą ukontentowani. Mamy powrót do sarkastycznego dupka w roli głównej all the way. Będzie dobrze. Podobają mi się zdjęcia, tak jak pokazują, że to są takie duże, szerokie plany. Tak, że tam masz, wiesz, jak w tej pierwszej scenie trailera Salma Hayek jedzie do Maddena, to jedzie przez te pola i to są, wiesz, jest taki szeroki kadr, same pola i tam ta mała figurka. Mhm. Podobają mi się takie zdjęcia, ładnie to jest zrobione. No to jest właśnie to, czym Chloe Zhao wygrała właściwie Oscara za reżyserię, bo to naprawdę, to co ona zrobiła w Nomadland z kadrami, ten film jest de facto reportażem, to w sumie trochę nie jest film fabularny, to jest trochę reportaż, ale to, jakie tam były piękne zdjęcia i jak ona, wiesz, pięknie właśnie operowała światłem i lokacjami i tym, jak to było, wiesz, zbudowane w scenie, no to jestem strasznie, strasznie ciekawa tego, jak ona to ugryzie, budując film superhero. No, znaczy, no zobaczymy. I hope so. Czekam. Już są plany, że chcą jej dać Star Warsy, więc mam takie, to będzie ciekawe. A też jeszcze z takich rzeczy, które wyczytałam, dosyć interesujących, które dosyć dużo osób wyszukało. Bardzo możliwe, że w Eternals będzie kolejny piękny człowiek. To kto? Piękna osoba. Harry Styles. Co? I co? Co? No. Okej. Dajcie Harry'ego. Jak nie wiem, jak się nazywają fanki Harry'ego Stylesa na Twitterze. Chciałabym to wiedzieć, ale nie jestem w tym fandomie. Możecie nam napisać, jak wiecie. To bardzo dużo osób wystalkowało to, że Harry Styles przybywał w tych samych miastach, w których kręcono Eternals, w bardzo podobnym czasie. I że bardzo prawdopodobne, że w tym filmie on ma jakąś rolę. Mhm. A co najlepsze, jeszcze na zdjęciach promocyjnych do Eternals chyba z zeszłego roku, w sensie zdjęciach promocyjnych, w sensie zdjęciach, w których Chloe Zhao opowiadała o Eternals w wywiadach, miała koszulki z merchu Harry'ego Stylesa na przykład. Aha. Tak, więc jest takich bardzo dużo takich przesłanek, że... Coś na rzeczy. Tym bardziej, że na przykład osoba, która zajmuje się castingami w Marvelu, na przykład zaobserwowała menadżerkę Harry'ego Stylesa na Instagramie. I to są, wiesz, takie mega skuperskie informacje. Aha, na zasadzie, rozumiem. Że o, ktoś łączenie zaczął kropek. Obserwować kogoś. To jest łączenie kropek. Dokładnie tak samo było z Piotrem Adamczykiem, że na przykład on i aktorka, która będzie grała Echo, zaczęli się obserwować na Instagramie, po czym ona wrzuciła mu życzenia urodzinowe, gdzie załączyła ich zdjęcie, które nie było z planu, ale wszyscy wiemy, że było z planu. I to było takie, wiesz, łączenie kropek. No to podobnie jest z Harrym Stylesem, więc jeśli Harry Styles będzie w Eternals, to usłyszeliście to pierwszy raz na Twitterze, a ja to przeczytałam i podałam. Dobra, to może jeszcze na koniec omówmy sobie trailer Spider-Mana No Way Home, bo dostaliśmy w końcu jakiś tam króciutki zwiastun. Fani tak długo się dopominali, że w końcu wypuścili cokolwiek. I w końcu rozwiązała się moja zagadka, którą miałam od pół roku, czyli czemu na Funko Popie Strange'a on ma łopatę do śniegu? Jakby...
Ej, autentycznie, wypuścili zdjęcia Funko Popów do No Way Home. Moja przyjaciółka, która sprzedaje Funko Popy, mi je wysłała i miała takie: ej, ziom, czemu on ma łopatę do śniegu? A ja miałam takie: nie wiem, ale zamów mi. Ej, to jest takie cudowne, że tam w ogóle, wiesz, tu jest chyba jesień, czy jakieś późne lato i ten Peter wchodzi do Sanktorum. To jest chyba jakiś początek września, tak właśnie, bo oni chyba zaczynają szkołę tak właśnie, po wakacje. Taki, wiesz, przełom lata i jesieni i Peter wchodzi do Sanktum Sanktorum, a tam kurwa śnieg, nie? A kurwa Stręcz stoi kurwa w piżamie i w kurtce i no co kurwa, wtorek. I on ma jeszcze kubeczek z napisem for fuck's sake, nie? No, z lisem. Tak. Ej, po prostu to jest takie piękne. Jeszcze ten łąk, że nie rób nic głupiego. Nie będzie, nie? No. O Boże, to jest tak memogenne. Ten zwiastun jest tak memogenny. Ja widziałam więcej memów z tego zwiastuna niż tego zwiastuna samego I w sobie. To takie przeszkadzanie Petera, nie? Że tak, no ale dobra, ale to tak wszyscy mi to MJ też mnie nie będzie pamiętała? Ale co, to ciocia też nie będzie pamiętała? To Ned jest moim przyjacielem, Ned też nie będzie pamiętał? I takie, no kurwa, zamknij się, bo tutaj czaruje, nie? Ale to jest taki in character, bo Peter w wersji Holanda jest tak neurotyczny, tak, to jest prawda, że to jest bardzo, bardzo mi to do niego pasuje. Mhm. I strasznie mi się to podobało. I strasznie mi się właśnie też podobało to, że o, kto rozwali multiversum. Zastanawia mnie, czy ta scena tego rozwalenia multiversum zgrywa się z ostatnią sceną z Lokiego? Znaczy z tą sceną, kiedy rozwala się multiversum w Lokim. Czy to jest coś, co wpływa jedno na drugie, czy to jest, dzieje się zupełnie niezależnie? Wiesz co, ja gdybym miała tak spekulować, wiesz, z mojego, powiedzmy, że wąskiego doświadczenia z komiksami ze Strange'em, to że raczej będzie to coś w stylu, że on będzie chciał rzucić proste zaklęcie, ale że nie będzie świadomy tego właśnie otwarcia się multiversum, nie? Tego, co zrobiła Sylwii w Lokim i że wtedy to właśnie wyjebie w kosmos, nie? W sensie otworzy jakąś bramę czy cokolwiek do alternatywy. Bo zastanawiam się właśnie, czy to jest to, że w Lokim się wydarzyła rzecz i to wpłynie na zaklęcie Strange'a, czy w drugą stronę? Bo to może być w dwie strony, wiesz? Nie, wydaje mi się, że to nie będzie w drugą stronę. Wydaje mi się, że to raczej będzie w tą stronę, że Strange nie będzie świadomy jeszcze tego, co się wydarzyło w TVA. Że to się pewnie jakoś tam zgra w czasie, nie? Mm-hmm. Że to będzie tak samo, jak obejrzysz ostatni odcinek WandaVision i ostatni odcinek Lokiego jednocześnie, no to w momencie, w którym Kang ma takie: o nie, od tego momentu nie wiem, co się dzieje, to jest dokładnie ten sam moment, w którym Scarlet Witch mówi, że jest Scarlet Witch. Tak, nie? To wszystko jakby it's jak all connected. Identycznie to się dzieje dokładnie w tym samym momencie. To jest właśnie to, o czym mówię, nie? It's all connected. To wszystko prowadzi do multiversum. I to się kojarzy, nie? Że ta scena z tą sceną i z tą sceną jakby zazębiają się, że dzieją się w jednym momencie. No więc obstawiam, że tutaj może być tak, że po prostu Strange będzie rzucał to zaklęcie w tym samym momencie, albo coś w tym stylu. Jakby, że to wszystko, a Peter będzie oczywiście będzie miał wyrzuty, nie? Sumienia, że to jest jego wina, ale to nie będzie jego wina. No i jakby, dobra. Tudzież Strange będzie miał do niego pretensje, że to jest jego wina, bo jednak ten Strange w ogóle jest dupkiem, kurwa Strange, więc który się ugiął i powiedział, że dobra, to zrobię ci to zaklęcie, żeby cię nie pamiętali, że jest Spider-Manem. To jest takie trochę out of character, odrobinkę. Znaczy, i z czego to może wynikać? Ja obstawiam, że ta scena jest dużo dłuższa i że tam będzie jakaś... Tam pewnie coś będzie, nie? No mam nadzieję, że tam będzie jakieś, wiesz, wytłumaczenie, skąd ta decyzja jednak ze strony Strange'a, nie? Bo to jest trochę takie... No, tak mi się wydaje, że tam to będzie troszeczkę bardziej podbudowane niż tymi trzema minutami zwiastuna. Ale co sądzisz o powrocie postaci z filmów Raimiego? To jest... Jaki jest twój stosunek do filmów Raimiego? Ja lubię filmy Raimiego. Także spoko, jakby tutaj nie mam problemów żadnych, ale ja generalnie lubię, tak, jestem zdzirą na łączenie się multiversów, na łączenie się wszystkiego i Cell Connected to jest moja, po prostu wiesz, mój mokry sen, więc tak, dajcie mi to. Natomiast był taki moment, że gdzieś tam wyczaiłam, nie pytaj się mnie, gdzieś na Facebooku w jakiejś grupie, że było zdjęcie Petera z tego trailera i zdjęcie Petera od Sama Raimiego. I on byli ubrani tak samo. Więc wygląda na to, znaczy na moje mało wprawne oko, wydaje mi się, że to może być tak, że może nie być tak naprawdę tych Spider-Manów innych, tylko oni jakby się wszyscy połączą w osobie Toma Hollanda. Nie wiem, czy tak będzie, jakby to jest moja teoria.
na temat tego połączenia. No bo zobacz, że wyszedł Doktor Octopus i powiedział Hello Peter, a tam był... Ale my wydaje nie wiemy, kto to powiedział. Wydaje się, jakby... mi się wydaje, z tego jak był skomponowany ten trailer, oczywiście to może być mylące, ale wydaje mi się, że powiedział to do naszego Petera, tak? A w Infinity War w zwiastunie był Hulk. Dobra, więc jakby okej, okay, nie ufajmy zwiastunom do końca. A teraz was z postacią, która złapała Ellie, był Joel. Więc jakby zwiastuny okay. Zwiastunami, ale ja, mnie się te kadry właśnie z wychodzącym Doktorem Octopusem i z Peterem trochę nie łączą. W sensie one mają wyglądać, jakby to się łączyło, tak, ale... to też. Może to tylko tak ja ma wyglądać. Ja mam już takie... Prostu. Za stara na to jestem. Więc... Znaczy ja tam nie mam nic przeciwko, niech se będzie... Nawet 15 Spider-Manów, no jakby tam jeszcze Spider-Gwen przyszła, to będę szczęśliwa. Wiesz co, no bo to jest, jakby to nie jest żadna tajemnica, że i Andrew Garfield, i Tobey Maguire byli na planie Spider-Mana nowego i wszyscy mamy na to kwity i zdjęcia na Twitterze i tego no nie da się zaprzeczyć, że oni byli w tym samym czasie, w tym samym mieście, na tym samym jebanym tak. planie. Okej, okay, może byli tam towarzysko. Jakby no. wszyscy jesteśmy w stanie w to uwierzyć. Tak samo jak aktorka, która grała Deborah Wool, ona się chyba nazywa, ta, która grała Karen w Daredevilu, była widziana z Kirsten Dunst na planie nowego Spidermana, więc... Okej, okay, tego nie wiedziałam. It's all connected. Tego ostatniego nie wiedziałam. Nie? Deborah generalnie zaprzeczyła, że to ta osoba, która na tym zdjęciu wygląda dokładnie tak samo jak ja, to absolutnie nie jestem ja. Okej. Okay. A wszyscy może mają to takie... Była jej dublerka, no. Oh, honey. Czy coś. Jakby wszyscy mamy takie... Więc ja nie będę zaskoczona, jak mi tam z kapelusza wyskoczy ktokolwiek w tym filmie. Znaczy ja absolutnie nie mam nic. Oni ściągnęli na plan wszystkich i ja zakładam, że oni mogli ich ściągnąć na ten plan na ciastka i kawę po to, żeby tylko ludzie o tym gadali. Jest taka opcja. Jest taka opcja. Jakby stać ich na to. Ważne, żeby gadali. I niech gadają jak najdłużej. Wszyscy o tym gadają. No. Przecież jak wyszedł ten zwiastun i tam się pojawił prawnik w białej koszuli tak, w krawacie, to Jezus, wszyscy wszystko wybuchło, że tam Daredevil. Będzie tak, że tam Daredevil Charlie jest. Cox, nie? Jak to znajomy, mój znajomy się mnie zapytał, powiedział do mnie, zapytaj się Charlie'ego Coxa, czy będzie grał. Ja mówię, stary kurwa, ale ja nie znam Charlie'ego Coxa. No jak to, masz z nim zdjęcie. On nie ma Instagrama. Ale, jakby, ale nie mam z nim, kontaktu, nie jest moim znajomym, nie? To, że raz z nim zdjęcie zrobiłam, nie znaczy jeszcze nic. No, ale wiesz, ale dostałam takie pytanie. No, także ja naprawdę obstawiam, że w tym filmie może być ktokolwiek i ja to łyknę, bo naprawdę na planie tego filmu brakowało kurwa tylko papieża, bo tam byli wszyscy. Jak powiedziałam, ja jestem z dzirą na łączone wszystko, więc dajcie mi to. Ja nie lubię filmów Raimiego. Ja kocham filmy Raimiego. I... Dlatego Sorry. Jak usłyszałam, że sam Raimi będzie robił Multiverse of Madness, to mam dalej takie... Nie, dobra. To, że kocham Spider-Mana Raimiego, nie znaczy, że jestem zadowolona, że będzie robił Multiverse of Madness, bo to nie jestem zadowolona. Ja nie znoszę Spider-Manów Raimiego. Trudno, ukamienujcie mnie. Ja wiem, że Spider-Man 2 jest super filmem. Yes. Próbowałam go ostatnio obejrzeć i miałam cringe totalny. Naprawdę, próbowałam. Okay. Starałam się, ale ja Wybaczam nie jestem ci. W stanie patrzeć na tą Kirsten Dunst bez Stanika, która nie ma mózgu. Znaczy, w sensie jej bohaterka nie ma mózgu. I na ten... Jezu, na ten... tą pretekstową fabułę. No przykro mi, no ja jestem już wychowana na innym Marvelu. Ja nie jestem w stanie oglądać tych filmów ironicznie też. Ja jestem fanką Spider-Mana ogólnie, więc dla mnie nawet filmy z Garfieldem były zajebiste. Także, nie no dobra, przepraszam, jestem pijana, ale nie do tego stopnia. Przepraszam. Mi się tylko Emma Stone tylko podobała mi się w tych mi filmach. Mi się wszystko podobało w tych filmach, serio. Przepraszam. I ten jeden nie sketch mam, nie mam z, głosu, przepraszam. SNL-a z Andrew Garfieldem i Emma Stone, który podlinkuję, musicie go zobaczyć, jest cudowne. Odnośnie całowania się na moście. To jest najlepsza rzecz z nowych Spider-Manów, w sensie tych z Garfieldem. Ale jeśli chodzi o Spider-Mana Raimiego, to ja rozumiem, że ludzie mają do nich sentyment i rozumiem, że ktoś może mieć sentyment do filmów z Garfieldem. Rozumiem. To ja. Niektórzy ludzie oglądają Przyjaciół dla przyjemności. To też ja. Już? Skończyłaś? Tak.
Więc ja się będę bardzo cieszyć, jeśli będą nawiązania, super, będę klaskać, będę piszeć na sali, pewnie będę bardzo szczęśliwa, niech to dadzą, ale najbardziej niech dadzą Charlie'ego Coxa, proszę. Nie dadzą, przykro mi. Boże. Charlie'ego Coxa tam nie będzie. Wiem, ale daj mi się łudzić. Nie, przykro mi, nie dam ci się łudzić. Ej, skoro nie wraca Vincent D'Onofrio podobno. Daredevila. A czy nie, inaczej, nie będzie tam Daredevila. Być może będzie tam Charlie Cox. Ha. Ja bym chciała w sumie. Ja bym się nie obraziła, jakby tam wsadzili, ale to by było takie totalne triggerowanie wszystkich. Na zasadzie przychodzi Charlie Cox na tym posterunku i jest, nie wiem, zastępcą prokuratora, który tam przyszedł zadawać pytania, ale nie jest Daredevilem, po prostu gra go Charlie Cox. Ej, przepraszam, już to zrobili w WandaVision. Tak. No więc teraz zrobią to drugi Boner. Raz. No okej, no to teraz znaczy, że potrafią. Zrobią to drugi raz. I wiem, że teraz mówię, że proszę was, dajcie mi Charlie'ego Coxa, ale pewnie jakby zrobili coś takiego, to wyszłabym z kina oburzona. Ale tam. Po WandaVision w sumie przestała mieć złudzenia. Nie, czy jeszcze zacznijmy od tego, że Fox jest teraz częścią Disneya, a Charlie Cox jednak należy do Netflixa, który nie jest częścią Disneya, więc ja nie wiem, czy oni się będą chcieli w to bawić. Nie, wątpię. Nie, serio. Ja, może ja, Deborah Unwin ja była naprawdę, po prostu przypadkowo na planie, na kawę. Ja naprawdę wątpię, żeby tam był Daredevil. To takie moje zdanie. Już poza heszkowo. No, też w to wątpię. Ja myślę, że trochę za bardzo sobie wszyscy hypują tego nowego Spidermana, bo po prostu to, ile już właśnie osób wyskupowali na planie tego filmu, ile już osób potwierdzili w tym filmie i to, że sam wraca w ogóle Octopus, wiesz, z filmu Raimiego. W ogóle jak on wygląda zajebiście, ten aktor, ten Alfred Molina. Mówiłyśmy coś o CGI, tak? Ja nie wiem, czy to jest CGI, wiesz. Alfred Molina generalnie się dobrze trzyma. Znaczy, on się bardzo dobrze starzeje, ale to jednak jest gra na CGI, nie? Dobra, zobaczymy. Zresztą nie rozmawiajmy o tym ze mną, ja mam daddy issues. Przepraszam cię, ale jeśli chodzi o Alfreda Molina, to też mam daddy issues, więc wiesz, mogę rozmawiać. No, w tym wypadku to ty nawet możesz. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Nie, ale dobra, a teraz całkiem poważnie. Mm-hmm. Więc samo to, że już wraca ta postać i że to mamy potwierdzone, że wraca ta postać, no i wrócił Jameson, nie? To już jakby nie musimy mówić, że wraca, bo on się pojawił oficjalnie w ostatnim Spider-Manie, J.K. Simmons, więc fajnie, że to łączą, tylko po prostu trochę się obawiam, że ludzie sobie za bardzo przehajpowują. Tak, może tak być. Może tak być, natomiast... Że ostatecznie skończy się tak jak z Quicksilverem w WandaVision. Myślisz? I z szukaniem Mephisto. Nie, błagam, nie wracajmy do tego. Obawiam się, że to jest szukanie Mephisto na tapecie. No, może tak być. Natomiast, no, ja uważam, że jak połączą i będzie trzech Spider-Manów, fajnie. Jak wszyscy się wcielą w Toma Hollanda, fajnie. Jak będą wszyscy złoczyńcy z poprzednich filmów o Spider-Manie, fajnie. Jak będzie tylko dwóch albo trzech, fajnie. Jakby dajcie mi to po prostu. Nie, po prostu dawajcie mi to tak, Marvel w kinie. Tak, o to chodzi. Ja nie oczekuję nic więcej. A tymczasem, kiedy tego słuchacie, ja przygotowuję się emocjonalnie na Venoma 2. Ej, Venom, też czekam. A tam będzie Woody Harrelson, czekam. No i przez to, że tego filmu są dwa zwiastuny. Ej, nie widziałam ani jednego. Dwa, które widziałam. Ja widziałam dwa zwiastuny. Jeden, który leci w Cinema City i który jest absolutnie kurwa zły. Okej, okay. Specjalnie zaraz obejrzę, żeby wiedzieć. Powiem ci tak, z tego zwiastuna, który leci w Cinema City, wynika, że Woody Harrelson gryzie Toma Hardiego w rękę i mutuje w Carnage'a. Autentycznie to wynika no, z tego kurwa zwiastuna. Kurwa zajebiste. Po czym jak obejrzysz drugi zwiastun, wynika z tego, że na nim są jeszcze robione jakieś dodatkowe testy, a poza tym podają mu jakieś chemikalia, żeby, wiesz, ten zastrzyk, bo on ma death sentence i no, tak, kara tak, śmierci, no. Nie? Więc podają mu tą mieszankę chemikaliów w ramach kary śmierci i że wtedy dopiero po tym, że on ugryzł Toma Hardiego, po tym, że mu robi jakieś testy, po tym, że on dostał jeszcze te chemikalia, on motuje w Carnage'a. I jakby są te dwa zwiastuny, które jak obejrzysz jeden i drugi, to wtedy łączy ci to w tą spójną zapowiedź filmu, nie? Ale to i tak brzmi źle. To i tak brzmi źle, ale najlepsze jest to, że z recenzji tego filmu wynika, że on jest tak karykaturalnie zły, że aż zabawny. Okay. Więc ja mam takie, okej, okay, to może być znaczy, gówno, wiesz, będę nie, się nie to, żeby bawić. Pierwszy był jakiś super zajebisty, tak? Nie, pierwszy był gównem, ale był fajnym gównem, ja go lubię. Znaczy ja... Nie. Fajny był, Tom Hardy tam gra.
To mu dużo robi. Pierwszy Venom ma momenty, pierwszy Venom jest Pierwszy takim... Venom jest fajny, bo bywa zabawny i to mi się podobało, że miał taki lekki dystans do siebie. Nie był tak totalnie na poważnie. I to było w nim fajne, wiesz, moim zdaniem. Właśnie to jest ten problem z pierwszym Venomem, że on powstawał jako film Serious Shit, tak, Serious Business, ale robimy ostatecznie horror. Wyszło co innego. Po czym studio stwierdziło, że nie. Robimy Deadpoola, robimy komedię. I ten pierwszy Venom stoi na takim dziwnym rozkroku, gdzie 3/4 filmu się zastanawiasz, czy masz się bać, czy masz się śmiać, czy masz, nie wiem, wyjść. Mi się podobał. I jeszcze ten biedny, zmarnowany Riz Ahmed, tak mi go strasznie szkoda jako ten antagonista. I oglądasz tą walkę tych dwóch blobów na końcu i nie o wiesz, tak, co się dzieje na tym ekranie. Ten moment to był tragiczny. Było robione za 50 zł i ten moment był tragiczny, absolutnie. No, natomiast on miał ten no film... No ja się zaśmiałam parę razy na tym filmie. Miał zabawne momenty, miał fajne momenty, miał też tragiczne momenty, ale ja go tam całkiem lubię. Ale moim zdaniem te tragiczne momenty nie rekompensowały tych zabawnych momentów. To nie jest film, który ja włączę sobie, wiesz, na zasadzie mam gorączkę albo wypiłam za dużo wina, chcę, żeby cokolwiek leciało, pośmieję się co drugą scenę. Ale nie, to nie jest ten film. To absolutnie nie jest ten film. A dwójka podobno jest tak karykaturalnie zła, że aż zabawna. Ma 70% na Rotten Tomatoes, więc jakby chyba nie może być z tragedii. Okay. Zobaczymy. Trzeba będzie to zobaczymy. Zobaczyć. Napiszę na pewno posta. Pewnie jak tego słuchacie, to możliwe, że jest już nawet post na ten temat. Jeśli nie, to się pojawi na dniach. Robię to dla was. Poszłam na premierę Venoma. Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Było miło, sympatycznie. Napiszcie, na co wy czekacie najbardziej z Marvela w najbliższych zapowiedzi. I kto jest najpiękniejszy w obsadzie Eternals? Napiszcie, które odcinki What If'ów wam się podobały. O, tak. I dlaczego 4, 6 i 2? Nie no, jeśli macie zdanie, że 7 był zajebisty, to też napiszcie. Tak, napiszcie dlaczego, chcemy wiedzieć. Naprawdę. Chcemy wiedzieć, dlaczego 7 odcinek wam się podobał, ten z Thorem. I komukolwiek podobał się ironicznie ten odcinek. Dokładnie. Zgłoście się. To by było na tyle. No, dziękuję to by było bardzo. Na tyle. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Przypominamy o zaglądaniu na nasze social media. Jeśli podoba wam się to, co robimy, możecie polecić nas znajomym, zostawić subskrypcję, polajkować nas na YouTubie albo ocenić nas w Apple Podcast. Będzie nam bardzo miło. Dziękujemy. Do usłyszenia niebawem. Zrzędziły dla was Klaudia, Sylwia i Konstancja. Pa! Pa!